Jestem na streamach, co nie mam. Nie mam żadnych kasante incydentów. Ten na ostatnie połowę? Ani nie mówię, co robisz. Jakby coś to już jesteśmy na Vivi. Tak, wiem. Tak, żeby nie było. Przy okazji mogę dostać. Tak jest. Gdzie mi zapisać? To jest, dostanie cześć, Patku. Witam. Hello. Ja sobie muszę przypomnieć, na jakim wspaniałym momencie skończyliśmy. Weszliśmy do nowej strefy, to na pewno. A ja mam pół party. Nie wiem, czy to nie było tak, że ja się jakoś bardzo solidnie wypierdoliłem pod koniec filmu i byłem z tego powodu bardzo niezadowolony. Nie pamiętam. Nie wiem, czy byłem na ostatnim. Absolutnie żyję. Mogę wrzucić za na miejscu zdano. Też miałem jakiegoś chorego streaka oglądania ostatnio, więc możliwe, że... Wrzucę sobie Izunami i Suzano. Będę miał Persona 4 departy. Tak. Mój laptop ma znacznie większy problem niż działanie Discorda na PC. Czy... Ja chcę pytać, czy to coś strasznego? Kończyliśmy obodzenie po wszechświecie, a nie Stefana. Najgorsze jest to, że ja doskonale pamiętam to, że my tutaj błądzimy i bardzo mi się to nie podoba. Ta sefa jest paskudna do nawigowania. A przynajmniej mamy teleporcik. Ja to wcześniej nie fajne. Dobra. A right, zapomniałem, że one są niewyżywione na dar. Nienawidzę też czasem tej gry pod tym względem. Toż to najgorsza postać za to pochodziła. No dobrze. To nie trwało długo. Czy one miały jakieś co właściwego? Ewidentnie na kolor. Co nie trwało długo? To, że już traciłem jedną po tej party. A, okej. Okay. Nie miałem na myśli twojego szkolowania, spokojnie. Jeszcze nie. Właśnie myślałem, że chodzi ci o to, że 2 minuty streama, a ja już hejco. Do tego jestem przyzwyczajony. Słusznie. Bardziej mnie denerwuje to, że drony są niewrażliwe na mudo. Bez wyraźnego powodu. O. To Bifer używała Dark Czarów. Drain, ale to wygląda legitnie. Zamiast czego? Resist Force? Właśnie nie pamiętam, czy to, że... Będę zamiast Resist Force, Resist Force... Resist Force chyba ten... sprawia, że on nie ma słabości na Force. Zwłaszcza patrząc po Affinity. A, no możliwe. Więc chyba lepiej jest Resist Force się pozbyć. No okej. No... Nie wiem, czy dobrze widziałem, ale chyba nawet ten. Chyba nawet nie zmieniło mu to, że ma Resista, albo nie zdążyło. To nie będę mniej czytał, bo dogrywa na kanapie było tyle pizzy wpierdać. Właśnie pizzę, zwojewałeś 2 pizze, czy? Cześć, ciekawości, co Ocean. No, cały czas został ten Resista, więc nie był mu potrzebny. Nice, pod. Tylko muszę znowu kogoś przywołać. A, przecież trochę. Czy ty zjadłeś całą i pół 60? Mogę nie zamawiać. Zamówiłeś 2 XXL-ki, jak rozumiem? No tak. Jesus. Ja pierdolę. I zjadłeś więcej niż jedną. Solo. Ja tego nie będę komentował. Więcej niż jedną XXL-kę zjadłeś sam. Sevik, bila jak taka odchodzi. Sevik? Przyjacielu, kolego? Zjadłem jedną i może jakieś 2 kawałki drugi. To i tak. To jest definicja więcej niż jeden. Niezaprzeczalnie. No. Nie mogę ci odmówić, że jest to definicja więcej niż jednej. Ja pierdolę. No ja też mocno kwestionuję, ale byłem głodny. Jest bycie głodnym, jest zamawianie sobie zdecydowanie za dużo. A ja mam dzisiaj odwrotny problem i się śmieję, że
Shinji jak raz nie będzie na mnie, nie będzie narzekał na moje narzekanie, bo ja nagminnie narzekałem przez jakiś czas, jak graliśmy, szczególnie późno, że kurwa jestem głodny i że jednocześnie nie chce mi się zrobić sobie nic do jedzenia, bo wolę grać dalej. Tak. I... A dzisiaj co będzie dzisiaj... zrobione? Tak, dzisiaj zjadłem śniadanie, zjadłem małą miseczkę makaronu, który mi został z wczoraj na śniadanie. Zjadłem go o jakiejś 10:00 najpóźniej i do tego momentu nie jestem głodny. Nice. Czy jest nawiązanie do boss battle z SMT 2? Jest to szansa, biorąc pod uwagę, że jesteśmy w Yakuza Universe? Nie wiem, bo nie grałem w SMT 2. Ja też, dlatego mówię, że nie wiem, ale jest to całkiem prawdopodobne. Czy ja mogę przestać podłować dzisiaj? Ja nie grałem długo. Ty na filmach tylko jedynkę przeszedłeś? Nie wiem, czemu się wydawało, że dwójkę też przechodziłeś na filmach. Izabej. Dwójka panowano na odległą przyszłość. Tak mi przykro. A, czyli tutaj po prostu się wchodziło po to, żeby zmarnować sobie energię pajaca doskonale. Pierogi cuskowani będą mieli z góry Celest. Ale to oznacza, że były ciężko zapasowane. Tam powinienem ruszyć jakoś coraz bardziej, tylko nigdy nie mogę znaleźć momentu, żeby je sobie odpalić, tak żeby mi się rzeczywiście chciało. Gdzie ja jestem? Gdzieś na piątym chapterze i tam pozostawiłem najświat. Zostały mi tylko suskawy zasiania i będę miał wszystkie. Oczywiście wszystkie, tak. Okej. Okay. Czy ta cefa może być pierwsza gorsza w nawigacji? W sumie boję się zadać to pytanie, bo jednocześnie spodziewam się, jaka może być odpowiedź. Nie wiem, Ichy Universe generalnie jest chujowy do nawigowania. Wciąż nie jest to poziom dungeonów z tej drzewni. Aż tym bardziej z Reduxa. True. Bo Reduxowe dungeony są absolutnie paskudne pod tym względem. Zwłaszcza Wumpowi. Wy nie będziecie na hołd podatni pewne? Nie. No nic. Nie pamiętam, na co oni są podatni, ale niestety nie pozwala mi zapamiętywać takich rzeczy. To jest jedna z tych rzeczy, której bardzo nie lubię. Nie na Gane, na pewno. Ja to wiem, ale powiem tak, bezpiecznie jest użyć Gane i... Bezpiecznie jest użyć Gane, na które wiem, że nie są odporni. Za mną. Aha. No, Fiorgi to śmieszne mechaniki, czemu? Najbardziej zbalansowana mechanika, nie wiem o co ci chodzi. Wcale nie psuje gry. Aaaa, to były te encountery, doskonale. Są dosyć strong. Ty jeszcze nie wiesz o strong fieldzie? Nie są kompletnie game breaking, ale. Nie? Są całkiem silne. Nie są? Nie są. Nie są. Nie uważam, żeby niektóre były. Żeby większość była, może tak. Niektóre są całkiem... Znaczy wiadomo, nie mówimy tu o Armagedonie, tak? I w ogóle, ale... No tak. Ale niektóre są bardzo silne, ale nie powiem, żeby żadna była game breaking poza Armagedonem. Ona jest bardzo silna, ale nie jest game breaking. Nie, może to kwestia, że możesz jej używać połączenie z Charge'em, ale... Zcharge'owana jest trochę disgusting, no. O, coś to Jonathan. Tak, mobile voice, fuck you. It's been a while, Flynn. When I came to, I found myself here. My soul is wandering. That is what Merkaba's heart is telling me. There remains something I must finish. Czy skończysz to, co zacząłeś? Jonathan, too. Yeah? What does this mean? Yeah, Jonathan. Jonathan's soul is looking for its purpose. Bo ja się bardzo zastanawiałem, co zacząłem mówić i... Nie. Nawiązanie do Mela, I will finish what you started.
Wezmę sobie i zapiszę, bo ostatni razem jak spotkaliśmy Voltera, to chwilę później miałem jakąś patrzoną kartkę połączoną z walką. I wolę się na to nie nadzieć znowu. Ja sobie podłożę już na wypadek, gdyby miał banger lecieć. Znaczy wiesz, ja nie mówię, że od razu tutaj jakaś walka będzie, ale... Być może. Zaszkodzić nie zaszkodzi. Już nie pamiętam mapu tak dobrze. Ja przychodzę je na ślepo. Wiem. Czytałem ostatnio trochę dyskusji na temat endingów i widziałem, że ludzie są bardzo mocno podzieleni. No, nic dziwnego. Biorąc pod uwagę, jak te zakończenia wyglądają. Ja powiem szczerze, że nie widziałem żadnego, bo chciałem sobie zostawić tego doświadczenie na ślepo. Tutaj można spaść. Mhm. Pożałuję tego, prawda? Może nie. Sprawdź, czy ci HP nie odjęło. Nie, to nie Dark Souls, to spokojnie. Bardziej pomyślałem o Nocturnie. Nocturnie też po czymś takim zajmowało HP? Jak skaczesz z tego budynku, gdzie jest Gozuteno, to możesz z niego zejść normalnie, z enkanterami i tak dalej, albo możesz skoczyć z samej góry i wtedy ci HP spada do jednego. A to nie pamiętałem, powiem szczerze. Możliwe, że to dodali w HD. I my kolejne pytanie na quiz odpada. Tak. Możliwe, że to dodali w HD, bo z oryginału już nie pamiętam, a w HD grałem relatywnie niedawno, bo już 2 lata temu. Czy to jest podwielek na to podatne? Było i PS2 wersji, Sevik chyba pamięta lepiej. Okej. Okay. Life Search. Zamiast Litogun? Nie jestem pewien, nigdy pewien, czy my teraz jest lepszy niż Litogun, ale chyba nie. Bo jest bardziej osobę. A to chyba więcej HP zawsze się przyda. Mój Boże, ale sloppy gra. Jezusie. Zgadzam się, ten 4 apokalipsy z momentami bardzo sloppy. To swoją drogą, a w Elysii też jest. Domyślam się, że mówiłeś o lidze. Elysii też jest bardzo sloppy. Biorąc pod uwagę, że gra Vitality, to nic dziwnego. Czemu to jest tyle tych demonów? W sensie, że one tak dosłownie holdami wskakują. Błagam, dobrze. Tylko raz, ale niech będzie. O, one są na górę podatne, dobrze wiedzieć. I chyba tylko na górę. Wiesz kto jeszcze w tej serii był podatny na gany? Indira. Wiesz co... Nie mogę ci odmówić... Diarachan, Izyra. Nie mogę ci odmówić, że mówisz zgodnie z prawdą, ale jednocześnie nie pochlebiam takiego zachowania. Ribozo, fully pack, poczynę na Wizego. Wiem, kojarzę. Kurwa. Bo zawsze mi się to dziwne wydaje, że możesz zdejmować Śmirka innymi torcami. Teraz już wierzę, że powodem mają 2150 HP. To nie jest informacja, której potrzebowałem, nie będę kłamał. Powiem więcej, jest to informacja, bez której bardzo chętnie bym żył. Bo za każdym jak widzę, że demony mają powyżej kapa HP, to coś we mnie w siedeczku trochę umiera. Little Fire, nice. Tylko czy ma za czego go wrzucić? Resistance, I guess. To i tak ma Lipela. To są spicy resisty. Banger. Czy Ice Age zamiast Cold World jest rzeczą? Bo Cold War to Heavy, który atakuje we wszystkich, a jesteś to Sevir w jedną osobę. Nie będę miał obszarówek poza Judgment Lightem wtedy. Ja bym wolał mieć obszarówki. No ja właśnie też. Mieć obszarową magię. Chyba zostawię, zwłaszcza, że Pierce i tak nie potrzebuję, bo mam Awakened Power. Ja lubię mieć obszarowe czary w SMTK-ach. Ja generalnie też lubię, tylko problemem jest zazwyczaj to, że... Nie mam na tyle dużo many, zwłaszcza jeżeli jest to Apokalips.
Bo w apokalipsie z Maną są straszne problemy. Zapisuj co jakiś czas, by dojść. No właśnie. Nie wiem, zwłaszcza jak widzę, że jest obok telefon. Wydane, okej, czyli tam nie... A, to było w jedną stronę. Rozumiem. Dobrze, dobrze, akurat zrobiłem zapis i mogę się cofnąć pomimo tego, że to było w jedną stronę. Based. Tutaj i mniej nawigowania po tej wspaniałej lokacji, tym lepiej. To jest jedyna zasada, jaką będę tutaj wyznawał. No słusznie. Ja też chcę wychylić uniwers. I tak wiem, że mógłbym sobie po prostu zrobić jakiś ten szybki research. I znaleźć mapkę, która pozwoli mi dostać się tam, gdzie chcę. A to bardzo kwestionuję, że tego nie zrobiłeś. Jakby lubię zwiedzać, ale pierwszy raz, że tak powiem. Jeżeli mam potem biegać drugi, trzeci raz w tej samej lokacji, to już mi się odechciało. To jest na tej zasadzie mniej więcej. Ja bardzo nie... Ja też lubię zwiedzać. Ty wiesz, że ja lubię zwiedzać, ale z drugiej strony ten dungeon to jest kolorowe bloczki i nic innego, więc nie wiem, czy... Można mówić o jakimkolwiek sensownym zwiedzaniu. Nie wiem, o czym mówisz? Tylko będę się musiał cofnąć tak siak, bo tutaj się z góry spada. Tak, się z góry spada. Przynajmniej to dobrze, że to był teleport, a nie jakieś drzwi w jedną stronę. No dobra, będę przynajmniej widział, że tutaj już nie ma po to wracać potencjalnie. Tu mogę zeskoczyć. To było ja. Strzemek tu nie ma, są demony, demonów unikamy. No, coś widzę i to chyba też jest teleport. Spróbuję teleportem w pierwszej kolejności. Jest mniej szansa, że się wpierdzielę w jakieś... A nie, to nie teleport, to skrzynka. Jest mniejsza szansa, że jeżeli będę chodził w teleporty, to że to będzie w jedną stronę. Bo to nie dziwię się, jeżeli to będzie przejście w jedną stronę do tego pokoju, który tam widzimy. True. Mogę się chcieć zapisać? Właśnie chciałem powiedzieć, da się bardzo łatwo sprawdzić. Okej, okay, to nie jest przejście w jedną stronę. Jestem zdumiony. Bo wyglądało kompletnie jakby miało być. Tutaj nawet możemy sobie krócik otworzyć. Nawet nie wiem, czy to powinieneś iść zazwyczaj schodami w górę, czy to w tym fantastycznym dungeonie. No nie jest to lokacja, która jest czytelna pod tym względem. A my nie ma jakichś bardzo gimmickowych zagadek z Angelini, tak? Że nie wiem. Przed taką roku. Wyobraź sobie, przy teleportu się konkretnie w danej fazie księżyca. Tak. Mało im zadaje. Przynajmniej są podatni na Zio. Zio. Yep. Jop. Jesus. Najgorsze jest to, że one i tak mają swój HP. To były duże ilości krytów. No dobra, jak stoimy z HP. Wie, czy mają wciąż dużo niestety. Chyba wszyscy. Jeden i drugi przeżyje. O ile Haluja się nie wykaże. A się nie wykażą. Come on. To jest fine. My job here is done. Flynn. Najgorsze jest to, że powerów nie mogę dobijać fizycznymi, bo są kompletnie nieważliwe. No ja tak bym chciał. Kupisz gany? Gany albo magio, tak? To nie jest jakiś ten... Jakiś wielki problem, że magio, tylko bardziej, że czasami sobie myślę, że oszczędziłbym sobie many i wrzucił po prostu walkę. A tutaj ewidentnie nie mogę. Wiecie, dużo jest tych teleportów tutaj, mam wrażenie. Albo ja po prostu jakoś dziwnie dobrze nawiguję. Że idę tam, gdzie powinienem być. Być może. Zawsze mnie bawi głosem taka w to, że jak otworzysz ekran ze statystykami postaci, to masz zazwyczaj, jak optymalizujesz to wszystko na mniej więcej równym poziomie i taką jedną goofy, a statystykę jakieś 8 razy wyższą niż wszystko pozostałe.
No, chyba że jest ten ok, w którym dość szybko kapę wbijasz. Mhm. To prawda. A, ktoś miał u mnie doping, ty chyba masz doping. Yep. Zapraszam. No dobra, co mnie tutaj czeka? Pewnie Merkaba i chuj wie co pierwsze będzie. Imbifoto tutaj jest ta przeklęta holda metatonów. This time it's an illusory angel? Herald. I expected as much. That's right! How boring can it get? That's a lie if I've ever heard one. Przecież nie jestem pewien, czy ten po lewej nie jest niewierzywy na moto. The enemy is coming. A, to się zobaczę. Azal i Aniel. Spróbujmy tak. Okej, okay, jeden jest podatny na lód, to jest duży plus. Lasem będzie lasem. Po reakcji Civica, ewidentnie. Debili? Debili tej towerki, wolę Vulkaya. Jeszcze jeden Warcry czy doping? Dla bezpieczeństwa doping. I teraz będę. To powinno być bezpieczne. Zależnie od tego, co oni mają. Okej, rozumiem. Dosłownie mnie pojebie. Zostałeś zaoplejowany, przykro mi. Yep. Czy Mepatra? Kto ma Mepatra i ma... Sleep Panic ten? No to co, quiz? Miód, day. To jest miód, zapraszam Samael. I mean, to nie jest tak, że ja nie mógłbym robić quizów. Jolo. Prawda, mają śmirkę. I zaraz pożałuję tego, że zapomniałem, że mają śmirkę, ale... Ten śmirkę... No dobrze. To nie wygląda dobrze. A jednocześnie nie wiem, ile oni mają HP. A pewnie za dużo, żeby tak memować. Czy oni używają w ogóle Masiodaj, Hamemuto? Pani było wziąć coś, co? Chyba ciebie wrzucę. No ja nie będę liczył, że haluje, to chyba też pomoże. Jeżeli chodzi o zdawanie obrażeń. Dekunda, oj. To się źle skończy. No jest fucking clueless. Tetraken to żaden problem. Dobra. Skadi po Cold Worlda. Może być Skadi po Cold Worlda. Last of Candy. Cold World. To nie były wysokie obrażenia niestety. Jestem blisko zabicia Ezreala. Więc... Halleluja, może go dobiję? Yep. O, opcja używa Bistaria, nice. Dobra, czyli potrzebuję znowu czegoś, co ma Mepatrę. Ty masz Mepatrę, zapraszam. Ty musisz skipnąć. Patruj. I teraz nie pamiętam, co ten kolega ma. Jako słabość. O, no, chyba nie. Zdecydowanie. Ja uważam, że muszę chcieć tej many wyleczyć przede wszystkim przed tym. Przed kolejną walką. Ma on mnie boli. Ma on mnie bardzo boli. Dobra, on używa Zio i Hanę. Czy ma coś, co jest odporne na jedno i drugie? Tak najlepiej nieważliwe.
The kind of? Co boję, to miała to wrzucić? Te skipuj. Ciebie sami słabny za coś. Może być teraz w sumie. I to już wadzie, to jest proszę, że będzie na stan podatne. Zobaczymy. Tyru Zandain. Yep. W zaskoczeniu absolutnie nikogo. Giant X właśnie wygrywa z Vitality. Ja nie chciałem tego słyszeć. Przestań dodawać sobie człowiekowego. Nieważne, smolder moment się dzieje. Doskonale. Czy bo jest kolejna bitka? I Vitality znowu wygrywa? No dobra. Kolega wywołany, teraz będzie pewnie Merkaba. Merkabusi. Czy jeszcze raz Mudo? Yep, Mudo. Hot Molder to przeciwko Cold Shoulder? Nie, Hot Molder to przeciwko Cold Big D. Zapomniałem, że te walki mają dwie fazy. Ja po ostatniej już pamiętam. Nie ma tych, co nam dodaje. Mało. Znaczy, sumarycznie nie aż tak mało, ale wolałbym, żeby dodało więcej. Chariot. This is fine. This is fine. A, typ on ma 3 tury, a nie 2. Udany. To może być problem? Mam dylemat, czy Mudon, żeby mieć więcej tur, czy Concentrate i Mudon? Jesteś skoncentrowany teraz, nie? Nie. W sensie przez to, co ci Halleluja dał za buffa? Nie, nie. Halleluja na siebie tylko. A, okej. Okay. Zresztą widzisz, że mogę rzucić Concentrate'a, bo jak mam buffa, to... A, byłby wyszerzony? Wyszerzony, tak. Okay. No to zawsze możesz dać mu do i skoncentrować się na następną górę. Typo. No. Okej. No, czyli Thorin. To jeszcze, że chłopak klam zaraz poleci z mojego palca. Dia. God damn. 90 któryś poziom. Dia. Doskonale. Kocham Asahi. Najbardziej użyteczna postać, widzę. Już myślałem, że poleci ktoś pokrył Halo FBA. O. Nite meme. Nite meme. What the fuck was that, man? No, to lepiej. Jesus. Te kapę, no co ja mogę? I mean, to było chyba po 3 minuty. I concentrate. Więc jak na standardy? No dobra. Jak na standardy SMT to chyba norma w tepieniu słabościami. A po niej to by, co było jakbym miał serię skilla. Mhm. Trzecie brana? Jasne. Czy pić sprzedał grę? Nie. Wyglądało przez chwilę. Błagam, powie się, że w trzecim brane będzie jakiś sposób, żeby się wyleczyć. Aha! Już było, fajnie, tak? Już wyleczyłem się? A? To zajebiście. To nie jest już fajny obóz, prawda? To nie może być fajny obóz, prawda? Nie no, jest 3 brane A, więc to na pewno nie może być fajny obóz. 3 ryby. Tak, 3 ryby. A, odchodzi. Jak Trails. To jest Trails in the Sky, Trails in the Sky second chapter i Trails in the Sky 3 ryby. The 3 ryby, tak. The 3 ryby. A o co chodzi? Jeszcze nie. To jest przynajmniej jakieś pocieszenie. Propos
Trailsów i okolic muszę sprawdzić EBB. Czy coś nie wleciało? Jak masz, pierwsze Trails? One są dość, tak, ale... dość częste na przecenie. Nie, ale nie chodzi mi nawet, że tam, jako, że chcę kupować Trailsy, tylko że a propos po prostu sprawdzania gier. Bo monitoruję. Tak samo jak Empik monitoruje codziennie. O baby. I opierdolam ich na pejs. O baby. O tak. I don't think he cares if we remember. He looks ready to fight. Noble voice. You fuck you. Against the divine. Nothing will, defined. Listen well. I am Metatron, all-seeing voice of the Lord. By the Lord's command, heathens must be destroyed. Ah. Clean ones, filth, perish by my judgment. No ta kometa to nasz 90 movement doskonale. O, nie jest podatne mudo, doskonale. To nie jest to, co chciałem zobaczyć. Czy ja chcę wiedzieć, dlaczego fire opadło? Nie wiem, po prostu przyszło mi do głowy i przelałem to myśl na papier. Rozumiem. Czy jako robot jest podatne, jo? Yep. Nie było większego uzasadnienia do tej wiadomości, jeżeli cię to chociaż. O, to tak mało. Come on, chodźcie na więcej metatron. There's no meme. Die. Zawsze jak widzę ten napis, to przypomina mi się to, jak zobaczyłem w ten sposób podpisany kadr Erif z krzesłem. Znaczy, kogoś mógłby zabić, a Materasu by chyba padł na dwa hity Fire of Sinai. On nie będzie miał statusu w wieży. No, to jest same bloki, this is fine. No dobrze. XDD. Już bardziej wytrzymały niż poprzedni boss. Tak czy inaczej, ja byłeś mu 5 koła XDD. Zdrowe. Chodź mi w dupę. Medirahan... chyba nie? Giant Exmo Sola i 8K przewagi nie może skończyć Boss Molder XDD. Brzmi jak pewna inna gra, którą niedawno widziałem. Tak, wiem. Nice! No, to poszło. It's not over yet. Jaki to jest tak głupie. Seriously? Oh no. This is no time for complaints, I'm afraid. We must fight. No dobrze. Rozumiem. Chociaż Megiddon mało będzie dużo zdawać. Megiddon mało. Masz ich teraz 5. A rzeczywiście jest ich 5. Siedli, nie będzie ich więcej. Tak z czystej ciekawości, jest skoncentrowany Megiddon Mao. Pojebie mnie, GX to wygrało. Oh no. Moje oczy. Moje to nie jedynie się boję się tego, co się teraz będzie działo. O mój Boże. No dobrze. Nie będzie tak źle, jak myślałem. Czy istnieje świat, w tym ja to kończę w tej grze? Nie, bo haluję nie tyle, aż tyle raczej. Weź proszę użyj sabatmy. Tylko czy ja mam kogoś? Ktoś miał nie ma zjadań chyba, tylko nie wiem czy... Ta, ty masz ma zjadań, ci na niej nie stać.
A nikt inny chyba nie ma z jedzeń? Ty masz jedzeń samo, ale to nie to czego szukam, ty masz szans, próbuję ciebie rzucić. Bąk. Bąk. O mój Boże, oni się bafują. Bąk ładnie. No dobrze. To nie wygląda źle. Nice. To było łatwe. Jak na to, że to holda, to zdecydowanie było to łatwe. Jej, mamy z powrotem anioła. Bundagę. Dobra, czego ty się uczysz? Mahamon ze Judgment Lighta? No nie wydaje mi się. No. A Light Pleroma może być bo Judgment Lighta? Jakiś nowych rzeczy się będzie uczyć. Ted wciąż się nie uczy, to jego jakiś trzeci level up, abort party. Nie chcę wiedzieć na którym poziomie chce się uczyć skilli. Względem tego, kiedy dostaję. Chcesz, to ci mogę sprawdzić. Znaczy ja też bym mógł tutaj stawić, tylko kwestionuję. He can send as many of his mindless servants as he likes. They're no match for us, right? Right? Yeah, we'll be fine. Let's move on. W ogóle mam tylko jedną nadzieję. Ta zajebana holda, z którą się właśnie biliśmy, nie może być tutaj ranowym kanterem, prawda? Clueless. Nie może, prawda? Clueless. Daj mi wierzyć. Ja wiem, że ta gra potrafi robić dziwne rzeczy, ale nie aż tak dziwne. Right? Czego mu brakuje? Mówisz dwóch skilli? Tak? Nie wiem, czy nie wszystkich. What do you mean by this? Trzech. I masz go na 85. Tak. To 8-6, 8-7, 8-8. Okej. Rozumiem, czyli akurat byłem po prostu bardzo unlucky. Rozumiałem. Mm-hmm. Ostatnie to Draconic Reaction. To jest autoskill i ma Great Increase Accuracy and Evasion. Mam się wrażenie, że nie powinien tutaj iść, ale nie będzie. Jest szedł. Nie wiem. Znaczy nie, bardziej kwestia, że tam wcześniej widziałem. O mój Boże, tej chwili są jak random kantery? Popierdoli mnie chyba. Czaj, czy mi się wydaje? Hold up. O mój Boże, ja mam normalne słabości heraldów? To nie są aheraldy? Mogę jak się atakować wiedząc, czy mnie atakuje? Ta gra jest jakaś dziwnie miła. Tak szkaluje, że przez poprzednie dwie strefy nie mogłem widzieć, czym ma matkować. Ja też po fejce. Jeszcze żeby to było tak, że raz musisz to ogarnąć, ale nie musisz to za każdym jebanym razem pamiętać. No. No dobrze. Najgorsze jest to, że ten set potrzebuje jakieś 800 000 jak pan na następny poziom, a w tym jeszcze dwa. Nie wiem, czy potrzebujesz. Znaczy ja pewnie nie potrzebuję, tylko wiesz, bardziej na zasadzie, że jeżeli chciałbyś te skille, tak, to. Że trochę musisz je pogrindować. A i mój jedyny sensowny sposób na grindowanie tutaj taki rzeczywiście sensowny. To są holdy. Oho, tutaj widzę, że potrzebuję Navara. Potrzebuję też nie ostać pierdolu od tych Seosz. Na co są Seosze podatne? Na Zan. Nie mam przerówek Zan, niestety. O, no są. Nie mam HP. To 300. Wydawało się, że mniej miałem jakieś pedo. Yeah.
jak na standardy tej lokacji, to jest prawda akurat. I przede wszystkim samo to, że ja widzę na co są podatne, to już dla mnie duże zaleta. Haluja, będzie mądry? A to jeszcze, że nie użyję Concentrate'a? Ja i tak go zabiję w tej jedną górę, więc ten Concentrate nie jest potrzebny. Nie wiem, 40 tysięcy, jak to wciąż nie jest jakoś bardzo dużo, jak na ilość, którą potrzebuję na poziomy. A nie z tobą chciałem gadać, z tym chciałem zagadać. Mam nadzieję, że będzie jakiś pokój, który mnie leczy albo coś, zanim przejdziemy do tego. Zanim przejdziemy do ostatniego bossa. Blood is clueless. Daj mi wierzyć. Dobra, tutaj mamy tę głupią blokadę. Chciałbym ją na mapie mieć zaznaczoną. I tutaj na górze jeszcze nie byłem. Co tu na górze może być? Cześć, Biki, witam. Hello. Szczerze mówiąc, to myślałem, że jesteśmy trochę dalej w tej lokacji i że szybciej skończymy, ale widzę, że jeszcze chwilę tu pobłądzimy. Znaczy, I guess, że nie jest ona jakaś bardzo duża jak na standardy ostatnich lokacji, ale mam wrażenie, że ona po prostu jest taka strasznie monotonna i przez to się wydaje większa niż jest w rzeczywistości. Bo nie ma tutaj żadnych za bardzo zagadek. Nic takiego, mało jest rzeczy, które można by znaleźć, karnąć. Po prostu lokacja na zasadzie, że biegniesz sobie. Dlatego hejca. A mi to, że hejcisz, to nie jest nic nowego. Lokacja na zasadzie biegniesz sobie, to nie jest moja ulubiona lokacja. Do czego pijesz? Do Hyvy Universe. A. Nie, myślałem, że odnosisz się do czegoś innego, co ja na przykład zazwyczaj lubię i że wychodzę na hipokrytę. Nie. Ale przy okazji nawet ja jako naczelny i najwierniejszy żołnierz Persony 4 jebać designy dungeonów w Persony 4 są kurwa tragiczne. No... Nie powiem, że... Znaczy no, zawsze jest to jedno piętro, gdzie masz coś takiego specjalnego i to jest jedno fajne piętro na dungeon. Przy czym arguably, jeżeli to piętro sprowadza się do tego, że jak dojść największego ślimaka w 4 gamingu, to też nie jestem pewien, czy można mówić o dobrym designie. The Answer nie będzie sprzedawany poza expansion passem, ja pierdolę. XDD. Kocham Atusa. Czemu? No w sumie... Bo wiedzą, że ludzie i tak kupią. No właśnie chciałem powiedzieć, że zadaję w sumie głupie pytania. A i Mastema, chcesz pogadać? A pogadasz? Surely you're just... God damn it. Mówisz Mastemie, że chciałbyś być teraz w lepszej grze z jego udziałem? Nie zawsze, ale nie. Ups. Nie podobuję tego, prawda? To ty się mi zajdziesz. O Boże. Słuchaj, nie każdy anioł jest odporny na light, okej? Okay? On zaś milkowo, dlatego mnie zabił. To co to chyba taki jest na te cztery. Moim zdaniem, że... Albo ty coś zabijasz w jedną turę, albo jesteś zabijany w jedną turę i nie ma nic pojęty. To jest z League of Legends od jakichś 4 sezonów. O, czyli które zadziałały, to ciekawe. Bo raczej nie działały. W ogóle przysięgam, że gdzie nie pojdę, co teraz to śmieszne teleporty. No.
tutaj, to jest ostatnia niby brane. Brane. Pewnie były na magię? Pewnie tak, albo na agility, bo agility też mam relatywnie dużo. A, to jeszcze jeżeli tak będę musiał przed pójściem do bota wejść się porządnie podlepyć, bo many mam bardzo mało. Czemu koncentrujesz, jak on ma czerwone HP? Jezu. Halleluja, miałeś dosłownie jedną robotę. On całe swoje... cały swój brain power przeznaczył na kupienie najpotężniejszego dripu w serii. To by implikowało, że koleś miał, znasz co? Miał i spożytkował go po prostu na tę jedną rzecz. Właśnie, czy ja coś tego nie odblokowałem przypadkiem? Na to by wychodziło. Open up. Tutaj buchowujemy zielone. O, on narzekał, że nie ma łamigłówek, to logicznie teraz ma łamigłówek. Co to kurwa jest? What the heck is even that? O, holdeka nie jest podatna. O mój Boże. No dobrze, to będzie zabawne. To będzie bardzo zabawne. Na co może być podatna holdek, a nie jest... Heraldów, a nie jest podatna na Mudo? Nie wiem. Ja też nie wiem i bardzo mnie to nie powie, dlaczego na kurwa gunę. Ej, swoje, jeżeli zinfektują gunę, to będę słony. A nie był to zinfekt. Fire. Na zęgu może? Najwyraźniej na fire. Okej. Okay. Kwestionuję, ale... Widzę też, że ma dużo HP, więc też czuję, że tak dawno będzie miał z nami krótką rozmowę. Bardzo hejdzę, że Trace Age on nie bije mniejszych obrażeń, ale 3 razy. No to jest mini go... Wydaje mi się, że to mini go efekty z Ragnarokiem. Można by w sensie lorowo by pasowało. Bo normalnie Tisarion chyba bił jednego hita dużego, a... Wiesz, odwrotnie, Tisarion parę hitów, a... Tak, Ragnarok jednego. Zaakcentowałem to słowo w najgorszy możliwy sposób, no niestety. Cześć, dobra. Hello, dobrze się mamy. Decent, skończyłem dzisiaj fabułę Instagramu i 6. Ja bym powiedział, że dobrze się bawię, ale widzę, co się dzieje na ekranie. A biorąc pod uwagę, że to holda, to pewnie zaraz wpadnie jeszcze druga i trzecia. O tak, laser candy. No dobrze. A czy ja jestem w stanie to wygrać? Mam dziwne wrażenie, że nie. To jest niedziela, prawda? No dobra. Nie no jestem jemnięty, nie? Ale co? Jutro jest niedziela. Jutro jest niedziela. Okej, dobra. Zastanawiam się, czy nie muszę wbombić parking na kupę. Czego nie musisz? Chyba nie. Nie muszę wybombić domu po jakieś zakupy, ale chyba nie. A znaczy to jest handlowa. Tak? Tak. Jeszcze lepiej. Już. Dobra. Najbliższe. Jak będzie mi się chciało, to... Dobrze, bardzo dobrze się składa. Jessie właśnie skończyła streamację, jestem zrobiła z strony 1K1-3, w sensie, że 9 godzin na wszystkie 3, jak rozumiem. Tak przynajmniej bym zakładał, bo kojarzę, że 1-1 i 1-2 jest bardzo krótki, więc dziwiłbym się, gdyby to było ten na samo 1-3. No raczej. 1-3 też nie jest jakieś specjalnie długie. Nie, no nie, jest zupełnie 1-2 za to. Mhm. Jak na ślepo to decent. Muszę pierwsze 3 case'y zrobić w tyle czasu. Kompletnie na ślepo, bez żadnych guide'ów i tak dalej.
Ale ratuje mi dupę tyki. Bardzo intensywnie. A ty go hejtiłeś? I mean, hejtę, że nie potrafił użyć się skilla, żeby dobić po prostu. Ten set nie przeżyje tej walki, by the way. Herald Army Smirks to jest kurwa tak przerażająca informacja. No, biorąc pod uwagę, co oni robią, to się nie dziwię, że śmitkują. O tak. Teraz. Halleluja, przestał być użyteczny. No dobrze. No dobrze. Istnieje jeszcze świat, w to wygrywam. Okej, okay, chyba przed to istnieje świat. Święto wygrywam. God bless. No dobrze, Dagda. I before Shinji zaczyna grywać pasty. Witam moje śmiechy. Co ci się właśnie odjebało? To ja nie mogę. Nie znam pochodzenia takiej pasty. I tak długo się trzymałem głównie dlatego, że te heraldy głównie używały głównie ataków, na które Demon Aniko był odporny. No dobrze, kolejna bariera odblokowana. Jak będą moje party w ogóle? Chyba zamienię tego Susano na coś, co może chcieć w chwili. Zastanawiam się, czy będę chciał w ogóle jeszcze coś fuzjować przed tym, przed final bossem. Bo jakoś się nie chcę powiedzieć, że nie ma potrzeby, ale jednocześnie nie jestem pewien. Czym jest ta ósemka przy... prawdopodobnie nie było widów, kto obecnie jest. Nice. Moje prawdopodobnie, bo nie o tej chwili. Tak, ten. Tak, bo jest logo Twitcha też przy niej. Aha. Co może być słabo widać na kolorku overlayu twojego. Nie, po prostu się zastanawiałem, a nie mam aktywnego widoku z streamlapsu, więc nie byłem na 100% pewien, czy o tym mowa. Mirki zawsze mi się kojarzy z jakimiś takimi wpadami nie technicznymi, tylko IT. Że nie wiem, Mirki to po... jakie słabki poradzicie, coś w tym deseń? Czekaj, bo tam był tylko... Tam był tylko przycisk do wciśnięcia, więc chyba wychodzimy. I trzeba kombinować, gdzie dalej. Bo nie kojarzymy... Inaczej, wiem, że gdzieś widziałem te żółte drzwi, ale nie kojarzę, gdzie one były. I to jest chyba najgorsze. Więc czeka mnie kawałek zwiedzania. Bo stąd ich na pewno nie widzę. Byłem już... Właśnie ja się zastanawiam, czy ta złota dama w ogóle... Czy ona była w trzeciej bramie, czy nie? Mam nadzieję, że była, bo jak nie, to będę tutaj chyba. Tak, to jest złota. Open up. Nie mam nigdzie możliwości aktywowania Navara. Więc te kamyki sobie zostaną samym sobie. Fajnie to wygląda, jak on, te nawodowe rzeczy po prostu sobie lewitują na niczym, więc normalnie są na jakichś ścianach przyklejone. Tu mamy tylko przedmiot. Chcesz mi powiedzieć, że przyszedł tutaj tylko po przedmiot? Mogę powiedzieć, że to nie jest tylko po przedmiot. Z całą pewnością musi być tutaj coś więcej. Clueless. Daj mi wierzyć. Znaczy widzę, że są rzeczy za tymi kamykami dla Navara, ale naiwnie wierzę, że da się przejść i bez tego. Jak wiem, zdaję sobie sprawę. To oznacza, że prawdopodobnie będę musiał to znaleźć, to przejść. Albo tu zejść. Nie, tu można zejść. To git. Tych schodów nie widać kompletnie, dopóki się do nich nie podejdzie, to jest paskudne.
No, jeżeli ktoś się nie obejrza filmu, ja zalegam z wami odcinka NTV. Ja... Czy to jest... Czy manga jest skończona? Nie, manga jeszcze... Okay. Manga nie zanosi się, żeby miała być skończona w najbliższym czasie. Okej, okay, bo ja jestem zjebany i ja nie lubię dealować z rzeczami, na które potem muszę czekać. Znaczy, więc tutaj wydaje mi się, że to nawet nie jest kwestia, żebyś czekał na to, bo to jest takie bardziej, nie wiem, epizodyczne? Może ja bym po prostu ja lubię zbingować sobie rzeczy, jak już idę oglądać albo przeczytać, to wiesz, na przykład poświęcam cały wieczór jednego dnia na przeczytanie, nie wiem, 70 rozdziałów. Nie, no rozumiem, tylko mówię, akurat w tym wypadku to jest seria, gdzie ciężko mówić o jakiejś takiej ciągłej fotbole, to bardziej jakieś takie mini-arki, które się przebija. No tak, to raczej slice of life, nie? Nawet nie jestem pewien, czy można tak powiedzieć, że to jest slice of life. Jest to swego rodzaju slice of life, z znaczy, tego co wiem. Znaczy inaczej, slice of life i się zawsze z automatu będzie kojarzył z uroczymi dziewczynkami, kiedy były te rzeczy i dlatego ciężko mi to tak się nazwać. Okay. Mi się zawsze, jak mówię tę nazwę, to mi się zawsze przypomina... Ja znam premis, że to jest fantasy po finałowej walce, to wiem, ale... Co ja chcę powiedzieć, mi się zawsze przypomina ten mem, co parę lat temu ktoś tweetnął, że why are bros crying at Slice of Life anime? Did the grocery store arc hit different? Bardzo lubię tego mema. Ty się śmiejesz bardzo intensywnie po Karen na Kajonie? Fair enough. Czy tam grocery store ark cię uderzył? Tak. O kurwa, to był potężny arknadok. Jesus. Okej. Okay. Freedom jest uroczą dziewczynką. Twórcy Freedom dokonali niemożliwego i stworzyli postać, która jest jednocześnie małą dziewczynką, dorosłą kobietą i babcią. Właśnie powiedziałeś, że jest elfem. Tak, ale wiem, ale... Mogłeś to ująć w jednym słowie. Mogłem, ale to jest niesamowite, jak bardzo ona jest... Nawet bo ja nie oglądałem, widziałem same klipy. I jak bardzo ona ma różnorodność ekspresji, modulowania głosu i tak dalej. To jest niesamowite dla mnie. Bardzo, bardzo fajnie zrobione. Była jedna postać, której zależało na tym, żeby podróżować z jakimiś dojrzałymi jednorodnymi kobietami i mówią, no przecież masz jen. Ale nie o to mi chodziło. O, doskonale. Dziękuję, pan Twitch. XDD widziałem. Znaczy, trochę rozumiem, ale... Zatwierdziłem. Mam moda, więc mogę pilnować takich głupot. Jakby wiem, z czego... Czym ty, kurwa, jesteś? Seraf. Przysięgam. Designy serafów. To strasznie dziwne. Czy ja chcę z nimi próbować walczyć w ogóle? Próbujemy. Co to z tego dawało słowo? Himmel? O co chodzi? Pomyślałby ktoś, że to oczywiste. O kurwa, te guna nie bije za mocno. O! Drain! Doskonale. O! Wygląda dobrze. No dobrze, to ma u mnie lodowe ataki, ty masz lodowe ataki. Bo zakładam, że jeżeli drainuje fire, to będzie podatny na lód. Yep, klasyka. Słup nie ma ognisty fizycznych, right? To nie tego? Nie. O, tutaj bardzo mało magicznych tak się, więc... Niemiecka to jest niebo, jest spora szansa, nie pamiętam. Ogólnie jest. Wszystkie... Faktycznie... Nie powiem, że wszystkie, ale jakieś 90% postaci Twin ma nazwy z niemieckiego wzięte. Na pewno ta śmieszna zielona baba, do której cały internet simpi teraz, ma tam... Ibel? Z niemieckiego imię? Tak, Ibel. Jak to mówią, ona jest Ibel Ales? Monka W. O, kolegowie, nie rozumiem, dlaczego z tym mi spadł.
fajny pisarzem, no by tak dalej. Jeszcze hold trzeba zaktualizować. Holdy nie istniały, nie udowodnić mi, że istniały holdy. Nie mogły cię skrzywdzić. Yep, żadna holda mnie nie skrzywdziła dzisiaj, przysięgam. Czemu te wszystkie postaci mi cudy zawsze bywa? Ja gra to... się mści za poprzednie edycje. Ja to nazywam jednym wspaniałym słowem. Harma, dziwko. Yep. Ja nie wiem, czemu Twitch rzeczy zablokował to słowo. Zastanawiam się, czy to nie jest coś nazistowskiego. Mój Boże. Ja już ci mówię. Tak, banujmy słowa. Dziękuję, pan Twitch. Może skojarzyło z Himmlerem. A dosłownie, jak pisz... Też ciekawości. Nie, no dobra, jak ten samo Himmel to nie znalazło. Znaczy... Ja też zrobiłem szybki research i nie znalazłem tam, żeby to było coś jakiegoś, nie wiem, religijno jakiegoś, nie wiem. Aha. Nie mam pojęcia, może Twitch moment XDD. To kiedy ja tak byłem? Nie wiem. No nie wiem, jestem w tym samym miejscu chyba. Chyba. What the heck is a blood? To jest złożone dosyć, bo... Przyjęło się, że to jest na synonim homie, chociażby. Żeby dalej po nim szukać. Okej, brachu. A jaka jest etymologia tego? To jest sporne. Boże święty, popierdaje mnie z tą lokacją. Niektórzy twierdzą, że to się wzięło od blood, jako od krwi, jako od więzów, a niektórzy... No, dosłownie Himmel jest nieprzyzwolony. Tak samo kebab jest przecież zamieniony. Tak. I trzeba je domyślnie ten ustawić na zezwolone. Oj Boże. Było jeszcze parę takich głupich rzeczy, które kojarzę, że są absurdalne, jeżeli chodzi o bany. To jest dalej niezezwolone. Może, bo wcześniej zostało dodane Himmel przecinek, a nie po prostu Himmel. Nic doda. Nie, ja to dosłownie widzę, że użytkownik Big Man Milkers fan użył komendy add permitted term Himmel przecinek. Doskonale. Czy ja to nie byłem? Niepokoi mnie to. To też mnie niepokoi. Jezus, czemu? Ta lokacja jest taka, jaka jest? Bardzo dobre pytanie. Polski też kiedyś było zbanowane doskonale. Kocham internet w XXI wieku. Yep. Pamiętaj, liczą się słowa, nie intencje za nimi stojące? Tak, liczą się słowa same w sobie, a nie kontekst, w jakim padają. A propos, cześć, Shockstake. Wow. No bo chcę ten psot kebab. Wiem. Ale to brakowało jeszcze, żeby to było zbanowane. Widzę, że tu jest limit testing Twitcha robiony właśnie. Pamiętaj, tak długo jak mój stream, to nie wpadnie, to nie będę narzekał. Proszę nie rozwijać skrótu jednej z drużyn grającej w chińskiej lidze League of Legends. A nie robisz ninja, którzy grają w ruchach noszonych do trwania? Wiem, o co ci chodzi, zdaję sobie sprawę i nie mam zamiaru tego inaczej. Tak, wiem.
Gdzie był Kanye West? To był w Paryżu? Spodziewałem się, że wepchniesz tam Paryż jakoś i czekałem na dalszy rozwój. Roga NMMuje? Tak, bo to samo zobaczyłem i chciałem się też odnieść do tego. Ja bym też N przymemował, ale myślę, że za to stream by mógł kłaść. Ja też bym N przymemował, ale musiałbym grać w Kentogenę. Doskonale. Coś tam piąta gena to dobra generalnie na EP? Znaczy ja mam... Nie wiem czy... Fuck, to jest trudne. Na pewno wiem jaka jest moja ulubiona gena i nie jest to piąta. Znaczy, uważam, że piąta jest najlepsza, ale najbardziej lubię inną. Ja najbardziej lubię remake'i drugiej w czwartej. Okej, fair enough. Przede wszystkim bardzo lubię to, że czwarta gena oddaje ten rozdział fizycznych i magicznych. Mm-hmm. Bo przez to część Pokémonu była kompletnie bezużyteczna albo bardzo mało użyteczna względem tego, jak mogło być. Tylko myślałem, że mnie dogonią, ja pierdolę, to się źle skończy. Ja chcę powiedzieć. Au. O Jezu. No moją ulubioną jest czwarta właśnie. Chociaż uważam, że piąta jest najlepsza. Nasze Gyarados sprzed czwartą geną nie jest aż taki zły, bo wciąż jest trochę ataków, które są fizyczne i których może ten sam nie używać. Już nie chcę czwartej geny łączyć. Nice. Czwarta gena to była pierwsza gena, którą miałem legitnie kupioną na fizycznym sprzęcie. O. Gen 1 Hyper Beam. Pierwsza generacja miała na tyle dużo specyficznych problemów ze sobą, że Hyper Beam to nie jest największy z nich. Gen 1 połowa rzeczy. Wyobraź sobie mieć jedną statystykę, jaka jest odpowiedzialna jednocześnie za ataki i obronę. Gen 1 Psychic Types XD. Yep. Dużo większym memem moim zdaniem był Gengar przed czwartą geną. Tak. Federigat nie miał dość podobnych ataków i special ataku. A mnie jasne, można mówić, że nie wiem, nie uczył się jakiegoś Ice Beam'a czy coś ten deseń. Joel tym najlepszym insektem pierwszej geny, to nie jest prawda. Ma najlepszy bug atak w pierwszej genie i jest najlepszym atakiem bug w pierwszej genie. Ale nie jest najlepszym bugiem, bo nie jest bugiem. Trochę miał memable. Wodnym typom dajesz selfa i masz wyjebane. Więc mówienie o tym, że jeśli wodny Pokémon ma kiepski moveset, jest nie na miejscu. A, no to co, wyszedł temat, zaczynamy ranking starterów. O mój Boże. Jak ze wszystkim, to dzień nie dostaniesz inną odpowiedź. To chociaż ulubione / hejcone. Cześć. Co ty chcesz kurwa wymienić? A nie, ty się uczysz tego, a nie wymienić. To już chcę ci to. Daję Firebased. No, zwłaszcza, że pokrywam osłabość. Nic między atakami wynosi 26 punktów. On wciąż nie miał aż tak złego special ataku, z tego co pamiętam. Jasne, nie miał go jakiegoś super top tier w ogóle, ale generalnie w starterze rzadko kiedy są top tierowe. Wydaje mi się, że średnio raz na dwie geny masz top tierowego startera. W sensie takiego, którego się rzeczywiście używa. Czy Deadly Wind to Zambarion? Deadly Wind to bodajże w Sevir ze śmierciem pilsuje. A Floral Grass to multi-hit. Muszę by się zastanowić z tymi starterami. Mógłbym po genach mówić, które startery najbardziej lubię. Dodawaj po kolei, z ulubionego z każdej. W pierwszej... Aż mnie koleci, że boję, że nie Charizard, żeby nie wyjść na najbardziej basic kurwę na świecie. Dla mnie nie. Chyba Blastoise. A to ja mam dla mnie Venusaur.
Void z designu chyba najbardziej lubię Meganiuma, ale gameplayowo bardzo nie lubię Meganiuma. Wolałbym Type'a z Jana. Dla mnie też Cyndaquil Line jest based as fuck. Trzecie... Trzecie wszystko lubię. Chociaż Grovyle jest moim top 2 Pokemonem ever, więc... Sceptel ma... Oczywisty wybór. Sceptel miał ten paskudny problem przed czwartą geną generalnie. Że jego moveset bardzo nie odpowiada jego statom. Tak, ja patrzę głównie po designach jednak. Zresztą nie jestem pewien, że to nie jest tak, że po czwartej genie też dość długo miał ten problem. Ja głównie designami się reguluję. Aha. Grovyle jest po prostu wybitny. To jest najlepszy middle stage i nawet nie jest blisko. Nie, no ale jeżeli miałby wybierać trzeci, to chyba... A Sceptel większy Blaziken, większy Swampert? Ja naprawdę nie wiem, ja lubię wszystkie trzy. Stary, ja naprawdę nie wiem. Ja naprawdę nie wiem. Z czwórki też lubię wszystko, ale Turtwig Line najbardziej. Ja z czwórki powiem szczerze, mam odwrotnie, że nie przypadam za żadnym za bardzo. Wow, ja uwielbiam wszystkie trzy. Znaczy... Podstawowe formy spoko, ale ostatnie formy jakoś mi bardzo nie podeszły. Torterra jest surowe, w chuj. Uwielbiam ten design. Jeżeli miałbym wybierać, to chyba Infernape, ale to też chyba. Ja jestem zjebany i lubię middle stage, a na przykład Grotul jest moim ulubionym z tej linii. Aha. Więc... Bardzo lubię Grotla. Middle stage'ów bardzo mało pamiętam, powiem szczerze, z tej geny. Mhm. O Boże, gdzie ja muszę iść teraz? To jest dobre pytanie. Z piątej geny. Co jest w piątej genie w ogóle? Snivy te Picoshot. Samurota nie lubię. Tepiga nie lubię, więc przez metodę eliminacji pozostaje kolega ten Snivy. Snivy Superior. Ja też Snivy all day, every day. Co jest dalej? W szóstej jest... O Boże, to było w szóstej... Chespin, Frenakin, Frenakita. Jak bierzemy całą linię, to muszę powiedzieć, że Żaba. Ale jak... Nie, wiesz co, nie muszę powiedzieć, że Żaba. Jebać to, że Quilladin jest... No, okrągłym globem, nie obchodzi mnie to. Chespin line all day, every fucking day. Chestnut jest zbyt dobry. Ten design jest świetny. Ja z jednej strony chciałem powiedzieć, że lubię linię Fennekina, ale z drugiej strony mam bardzo złe skojarzenia z tą linią. Byłeś na pewnych stronach. Nawet nie tyle, że na pewnych stronach, co widziałem fandom Pokemonów trochę. Ano. I fandom Pokemonów robi specyficzne rzeczy z Delphoxem. Zresztą chyba nawet nie z Delphoxem chyba, tylko jak się nazywa ta druga forma? Bryxen? Chyba tak. Mam wrażenie, że Bryxen jest bardziej pod zasadę 34 ramiona. Z Delphoxem, z Lopunny. Czy chciałby pan porozmawiać o Vaporeonie? Że jest najbardziej... przystosowanym Pokemonem. Zabijcie mnie. Aware. Okej, tutaj byłem. Ta pasta jest absolutnie przezabawna, ale... Nie. Imagine. Boże, siódma gena to był Incineroar, to był... Kurwa, nigdy nie pamiętam, jak się go przed Decidueye? Tak, Decidueye. I wodny był Greninja. Nie wiem. Nie, Primarina. A, Primarina, tak. Greninja był w szóstej. Decidueye all day, every fucking day. Sowa w pelerynie, kurwa. Świetny design. Pojawił mnie zaraz. Jeżeli chodzi o Startera, to powiem, że chyba Incineroar.
furas. Gdybym był kobietą, to mógłbyś stosować ten argument, co? Możesz być mężczyzną i mieć preferencję. Niezaprzeczalnie, ale w tym wypadku nie jest to związane z jego humanoidalnym kształtem. Kurwa, Bogu dzięki. Pozwólcie, ja mam iść, bo mnie pojedzie. A najgorsze jest to, że tak jak też wcześniej pisał, ja dosłownie nie widziałem jeszcze niebieskiej damy. Z ósmej geny masz chujową małpę, chujowego kamelona. Z ósmej nie lubię żadnego. Ej, Cinderace'a. Metodą wykluczenia Cinderace jest najlepszy z najgorszych. Ja nie znoszę wszystkich trzech. I z dziewiątej geny już... Pamiętaj, z dziewiątej geny wiem chyba najmniej te wszystkich genów. Teraz jak o tym myślę. Z dziewiątej też nie znoszę wszystkich trzech. Bo kojarzę, kto to tam jest krokodyl. Chyba co było w dziewiątej genie? Kot i kaczko. Kurwa, kot to też jest, mam wrażenie, foodie fetish. Jest, zdecydowanie jest projektowany w tym celu. Pamiętam, jak widziałem jakiegoś steamera, który grał w dziewiątą genę. Wyewoluował mu ten, właśnie te wiasty staty, pierwsza forma w drugą i reakcja. Oh no, it's a fairy. O, tu mogę pójść w lewo. O, niebieskie drzwi. O, mówcie mi jeszcze. Wiem, o którym streamerze mówię. Nie wykluczam, że wiesz. O, niebieskie drzwi, doskonale. Jak obaj wiecie, to czy było to jakieś obrzydliwe vtuberstwo? Tak. Znaczy, zakładam, że Sterik mówi o tym samym. Pokurwi mnie. Cholipka, kochasz fauny? Czekaj, ja mam pisarzem. To robi zboczeńca pod panią bohatera. Zresztą monolog. A mi niezaprzeczalnie jest to prawda. Ja nie mogę użyć ataku. Spróbujmy zabić Serafa jakimś cudem. Przysięgam, może się dzisiaj uda. Ogólnie ja bardzo lubię tę wspaniałą listę rzeczy, których nie zrobię, jak zostanę złym lordem. Cała taka lista jakichś absolutnie durnych klisz z fantazy rzeczy. I potem się zaczynasz zastanawiać, czy antagoniści naprawdę nie potrafią być kompetentni, tylko muszą robić głupie rzeczy, żeby protagoniści mogli cokolwiek zrobić? Jeżeli chcemy przykład gry z kompetentnymi antagonistami, to rozmawialiśmy ostatnio o jednej. O, tak, ostatecznie nie wiem, o czym mówisz. Yep. Dokładnie. Zadziwiająco świetnie myślący antagoniści. Yep. No, przecież nie samo to, że tam dość mocne nastawienie jest na ten, na, no tak, na politykę. Gracze polityczni bardziej niż o zły lord. No chyba były też tutaj fajne, bo to tak. Zdaję sobie sprawę, po prostu głównie mi się kojarzy z takimi typowo fantasy kliszami. Ja chyba nie. Bieraj bak. No, jeden Judgment Light zostanie zablokowany, więc whatever. Wydaje mi się, że mogę teraz je dobić obie. Bo one chyba są na dwa modony, jeżeli dobrze pamiętam. Ale przy okazji sobie tak many pooszczędzam. A z kamy i tak bym ich nie dobił, bo mają dużo chyba po jednym modonie. Zobaczcie, jak tutaj spadnę. Jak tutaj spadnę, to mogę sobie robić kałkę, więc to jest duży pozytyw. Proszę mnie wypuścić.
Bo tak, tu byłem. Czyli tu pewnie mogę jeszcze na bok odejść tak samo w drugą stronę. Yep. Ogólnie od jakiegoś czasu lubię sobie oglądać takie materiały z Pokemonów odnośnie tego, jak sobie jakieś Pokemony radzi w kompetytywnej scenie. O mój Boże. Napadę raz Candy. Very nice food. Będę tęsknił. No i głupie pytanie, czy to są alternatywne anioły? Nie. Czy ja mogę z nimi zagrać, jak mam swojego anioła? Nie. Goddammit. Myślałem, że może to działa. Byłem naiwny. Nie, dobra, no i tak nie mogą mi dojść krzywdy, jeżeli mam no life, więc whatever. Po prostu wezmę je, dobiję. Ja cesarzem właśnie zada z piesem. 500. To może drugim udam wystarczy. Okej, Dealing ci pomógł. Okej, nie wystarczyło, to ciekawe. Paskudnie niski, jakie obrażenia wchodzą. Miałem nadzieję, że będzie lepiej. Muszę kogoś do party wrzucić. Kto wejdzie do party? A, wrzucę Maklonga. Czy jak? Ja naprawdę powinienem wstawiać ligę. Co powinieneś wstawiać? Ligę. Mat właśnie rozpierdolił OBDS. Nice. I to tak konkretnie. 26 minut. Jesus. Czekaj, nieważne, BDS się broni jakoś. Dobra, to nie jest jeszcze koniec gry, ale są pod Nexusem 26 minut. Wylecz party. Czy to wygląda jak party, kiedy potrzebuje leczenia? Nie odpowiada na to pytanie. To nie jest pytanie, kiedy potrzebuje odpowiedzi. Wystarczy, że będą mijał każdy encounter? Let's go! Ja sobie spokojnie kanapeczki słyszę w słuchawkach opaści Vaporeona. Przepraszam, I guess. Nie było moim zamiarem przeszkadzać posiłku. A, cóż to? Kolega bez atronacy. Czyli jaki masz problem z Kokowalem? To jest poważne pytanie. Jego stópki mnie przerażają. Czyli mówisz, że jesteś stópkarzem, ej? Właśnie, wręcz przeciwnie. Nie, generalnie podoba mi się tylko, podoba mi się jego... Jego łeb, jak jest zaprojektowany i na tym się kończy. Nie wiem w ogóle, startery od dwóch generacji przynajmniej są całkiem paskudne. Ogólnie Pokémony jako gry od dwóch generacji są całkiem paskudne? True, a przy okazji, nie wiem, całe... W dziewiątej generacji nie znalazłbym chyba więcej niż trzech Pokémonów, które mi się podobają na designu. Ja nawet jakoś bardzo nie oglądałem tej generacji. W sensie... Ja przejrzałem kiedyś te dane. Wydaje mi się, że rozpoznam, że jakiś Pokémon jest na przykład tej geny, ale... To też bardziej na zasadzie, że kojarzę go nie było w innej, a nie, że kojarzę go z tej konkretnie. Jesus Christ. Pokurwiem, jestem random counter metatonem. Tylko 900 HP. No to kurwa wymyślam. Mógł strzelić i banem z wyjadanicza jak tam się zbie. I guess, że nie można. Dun dun spell. Ogólnie ten mem z... Pokemonami w nowych formach starszej generacji jest taki trochę. Ech, Mediolanum przyda się. Albo no to te Smoliv-line mi się podoba. Poza tym uważam, że ta generacja jest tragiczna.
o Smoli Play, nie słyszałem dokładnie samo co o kocie. What? Oh no, it's a fairy. Czy we mnie właśnie... Popływy mi mnie. Nie, czekaj. To mnie cofnęło, prawda? To jest literalna roślina, taka otwarta. Niektórym to nie przeszkadza. Yep. Dobra, powiedzcie, że ja tutaj byłem ostatnio. Ja nie byłem tutaj, prawda? Ja ci nawet nie jestem w stanie powiedzieć. Ja zdecydowanie nie byłem tu. Opierdoli mnie zaraz. Czy nawet jest 9 nocy? Nie nadaje, nie ma szansy. Ja nie oglądałem od... Cofnęłeś na sam jebany początek? Od czwartej albo piątej nie przestałem oglądać, więc... Od piątej. Piątą jeszcze oglądałem. Więc... Nie planuję dać szansy, bo po prostu straciłem kompletnie zainteresowanie tym. Ja nie pamiętam, którą grę ostatnio oglądałem i dlaczego była to pierwsza. Ja na pewno już nie oglądałem szóstej. I piątą kojarzę, że coś widziałem, więc podejrzewam, że nie całość. Na pewno nie całość, ale... Powiem tak, ja jestem w stanie ci zagwarantować, że nie widziałem Hoenn. Czwartą jeszcze całą widziałem. Hoenn to w ogóle w większości nie było zdubbingowane, więc... Hoenn było chyba tylko Advanced było zdubbingowane. Advanced Battle i Advanced Challenge już nie. Ja w każdym razie mówię, kompletnie nawet... Nawet Johto dużej części nie widziałem, powiem szczerze, tylko... To było ten Kanto plus te pomarańczowe wyspy, czy jak to się nazywało? Tak. Advance'y miały świetne openingi swoją drogą i Battle Frontier też. Bardzo dobrze lubiłem. Polskie czy zagraniczne? Nie było polskich. W ogóle nie miałem żadnego? Żadnego. Przecież nie wiem, czy Advance nie miało pierwszego. Japońskich nie pamiętam za dobrze. Na pewno kiedyś je słyszałem, ale nie pamiętam ich za dobrze. Głównie, znaczy mówię o angielskich. To był ten medley. Okej, coś mi świta. O mój Boże. To jest medley, jeśli tu partnerów. Popierdaje mnie. No dobrze. Jest na dobrej drodze, żeby wygooglać mapę. Dam sobie jeszcze chwilę, bo wydaje mi się, że byłem w miarę blisko, ale teleport mnie ojebał. Ta skrzynka chyba otwiera i było to coś, czego nie mogłem wziąć. Tak, balmo saving. Dałem się droga. Bye. Dlaczego te lokacje muszą być tak paskudne? Dobra, jednak powinienem obstawiać ligę, no dociągnęli do końca. Nice. Dobra, jestem w kie. Tutaj był ten śmieszny teleport. Ja powinienem iść w prawo. Chyba. Czasami mnie chodzi, żeby robić sobie jakąś taką ręczną mapkę, dokąd skąd mnie teleportuje. Okej, tu jest niebieski teleport, więc to mi pomoże. Jak ktoś, to pamiętaj, że muszę się tepnąć do tej... Do F, jeżeli tak chwilę. A bo czekaj, ja sobie to zapiszę. Pamiętam. No worries. I tak dla świętego spokoju, na przykład jakbyś na jakiegoś apkę na chwilę poszedł sobie zapisany. Teleportuj do F, żeby zapłacić respektę. Tutaj se... Nie należą się żadne aspekty.
A co tu mówić o płaceniu ich? Zaczęło mi to robić, a? Nie jest żadne, concentrate. O, Mango, no. To nie zabiło. Mógłbym przyciąć, że on mógłby go zabić jakimś, ten... Jakimś, co było podanie z Diablo. Nie wiem, czemu się na to Megiddo upiera aż tak bardzo. Zwłaszcza, jeżeli znane są słabości. A tutaj akurat są znane. Tutaj się nie opłaca rozpadać chyba? Czy to się opłaca rozpadać? Nie jestem pewien. Na razie pójdę tam, gdzie ostatnio byłem i zobaczę, co mi to da. A potem będę myślał, czy może jakąś nową ścieżkę iść. Brane. Spróbuję przejść drzwiami, które jeszcze nie wchodziłem. Co najbliżej, więc pewnie mnie tepną na początek wakacji. Ale nieważne. Brane N. O, czwarte brane. Czy to jest to, co myślę, że to jest? Almost there. A ja przed chwilę naiwnie myślałem, że ja na poprzednim streamie byłem w stanie skończyć. Widzimy to już półtorej godziny, by the way. Almost tema. Ty kurwa jebane. Wciąż nie mam twojej aktywności, nie podoba mi się to. No tak, bo ostatnio jak próbowałem bić masterę, to on mi chyba wpierdolił kompletnie. Pierwsza część skończymy. Będziemy tu siedzieć, aż skończymy. Znaczy inaczej, ja będę siedzieć, aż tu skończę, nie wiem jak wy. Him before, jakaś dwójka trzecia. No to co, jeszcze tu siedzimy. Słuchaj, przeżyliśmy sylwestrowego, więc myślę, że już nic nam nie grozi. Tego z 22 na 23. O. Czyżby znowu musiał Dagdo zagadać? Blisko. No dobrze. Wszystko jest bardzo bezpiecznie. Nie widzę problemu żadnego. To, że przeżyłem na 8 HP, absolutnie nic nie znaczy. A dużo gorzej to, że nie miałem żadnego Rikarma na party. Nie podoba mi się to, co widzę. Sen to był taki ziomek w DS1 z moją portretę. To aż ktoś powiedział speedrunowanie DS1, nie? Oby nie. Unless? Czy ja chciałbym sobie robić speedrunowanie DS1? No ja to tak o tym myślę, speedrunowanie DS1 ma... Nie chciałbyś. Cześć, Semik. Speedrunowanie DS1 ma jedną dużą zaletę. Szybciej kończysz tę grę. Chciałem powiedzieć właśnie, że tak. Yep. Cześć, Semik. Let's go! Jest mi święta. Jezu! Zabierz się to przed moich oczu. O, można uśpić te bota, doskonale. No dobrze. Ten moment, kiedy musisz używać Laster Candy na Random Encounter. Kocham metatona. Sprawdzę, czy mam mikrofon, okej. Nie, ja cię ciszałem dość mocno po którymś bardzo intensywnym ciszeniu się na streamach. Excuse me. Okej, teraz chyba wsadziłem w drugą stronę. Co tam, makaka do McDowell? Doskonale. Tego dawno nie było. Jesus.
Czemu daję gledną moją komputerkę, nie mają po 9000 HP? Pomocy. Celik, Forest Sweet no coś, co cię zainteresuje? Aha. How much would it cost to crowdfund and buy Rogue, so I can dissolve the org and cancel all contracts? Nie mogę przysłać pieniądze. Okej, jeszcze powiem, że mogę być podatny na light. To było bardzo niefortunne. No dobrze, błagam. Nie dajcie. Dziękuję, jeszcze powiem, że dacie mi kolejny encounter. Zastanawiam się, czy ja będę chciał jeszcze coś fuzjować przed ostatnią walką. Czy tu się spada? Czy się nie spada? Tu się co najwyżej obiega. Jak patrzę na to, że to jest brane L, to naprawdę mnie niepokoi. Tak, Elbozo? Tak, ta Stefa jest tak pyłowa, że aż mogę w niej wziąć L-kę. To jest kurde. Ja myślę, że ty bierzesz L-kę generalnie, przechodząc ten dungeon. To jeszcze mi powiedzieć, że tutaj też się nie da po prostu spać? Chyba. Doskonale. To nie jest to, co chciałem zobaczyć. No well. Czy dane L implikuje istnienie dane W? Nie. Nie ma czegoś takiego. W tym dungeonie absolutnie nie istnieje coś jak dane W. Masama też to na ogień. Doskonale. Teraz to bardzo intensywnie wykorzystać. Mam wrażenie, że SMT4 cierpi odrobinę na odwrotność tego, na co cierpi Redów, czyli że postać gacza jest chuj silna, a demony bardzo słabe w porównaniu. Trochę tak. Demony nie znają potęgi przyjaźni. Bo według się od pewnego momentu twoja postać staje się supportem Omanena, jeżeli akurat masz... Command skilla? Znaczy nie command skilla, tylko odpowiednie gunę z jakimiś statusami. Może, no. Coś tam, no coś tak, tam. Gany może pomagać. Stone Gunę. Zresztą Almighty Gunę miałem wrażenie, że pod koniec gry też potrafiło być miarę silny, ale wciąż słabszy niż taki normalny demon, bym powiedział. Spalę sobie Bobo i będę powoli zmierzał do końca Arrange Wolda. Tylko trzech ADKR-y zbanowanych w pierwszej fazie. Słaba rola. To normalnie akurat pewnie jakaś scena kalistarzka. Varus, Draven, Kalista. Legitnie czy Smog G2, prawda? Tak, G2... Nie jest banowany. Bo Smolder nie jest banowany też tym czempionem. Clueless. Ma literalnie jakieś 30% mniej, to chuj ci chodzi. Na Ideban. To nie, to mnie bawi, że jednocześnie to jest postać, której nikt kurwa nie chce banować. I która ma tak okropną opinię, jeżeli chodzi o to, jak wpływa na G. Pomyślałbyś, że jeżeli jest taka postać, to że ona będzie z automatu banowana na każdym kroku? Nie, bo prosi twierdzą, że oni sobie przecież poradzą. Nie no. Ile razy było to samo mówione o Yumi, Yumi rzeczywiście była panowana? Ja nienawidzę tego myślenia w draftach, że często lepsze drużyny przegrywają przez to, że właśnie na, poradzimy sobie. Jeżeli to się naprawdę aż tak zjebane, to po prostu to zbanujcie, a nie... Albo miejcie rzeczywistą odpowiedź, tak? Tak jak ten Lachens miał na Yumi. Bo przez to Genji mogło sobie pozwolić na niebanowanie Yumi. To by wymagało, żeby gracze aktywnie chcieli uczyć się nowych czempionów. Ew, obrzydliwe. Ku zaskoczeniu absolutnie nikogo G2 wzięło Smoldera. Okej. Ale i tak zakładaliśmy, że G2 wygra. Tak, jakby potrzebowali rozpierdolić Rook bardziej, no to wzięli Smoldera jeszcze, nikt zada. No, Rook jest bardzo pasywny i liczy na light game, więc G2 wzięło jedyne, co sprawi, że ta strategia jest absolutnie niewykonalna. Yep. Rook ma strategię? No tak, Rook nic nie myślę, że gra się może sama wygra.
A jak jest mod, to robienie niczego nie do końca działa. W sensie, co się liczy jako strategia jeszcze. Tak? W sensie strategia implikuje, że to jest przemyślane działanie. No to jest przemyślane działanie. Mam wątpliwości. Słuchaj, to czy to jest mądre? To jest zupełnie inna sprawa. Fajne brane R. Fajny dungeon, taki nie za długi. Zaraz się okaże, że to naprawdę będzie jakiś brane W. Jaki był proces myślowy przy tworzeniu tego miejsca? Nie wiem. Ktoś był na mocnym haju. Brane i... Kurwa, jest. Znaczy słuchaj, i tak moim zdaniem nawigujesz się tutaj łatwiej niż w Saint Journey, tak? Nie mówię, że ten dungeon jest jakkolwiek ciekawy w porównaniu do tego, co się działo w Saint Journey, ale nawiguje się łatwiej. Aha. Bo w Saint Journey po prostu niektóre zagadki były bardzo na zasadzie sprawdź jak to działa, albo weź sobie wygoogluj. Było bardzo dużo jakichś, nie wiem, dziur w jedną stronę, teleportów, które działa w określonych fazach księżyca. Drzwi przez które trzeba było przechodzić ileś tam razy. Tego typu rzeczy. Wysłać wam coś zabawnego? No. Odpaliłem sobie mapkę i to wcale nie wygląda lepiej. Domyślam się. Ja pierdolę, ale spójrz na to. Znaczy, wiesz, sobie, pamiętaj, biorąc pod uwagę, że tutaj mam wrażenie, że przechodzę między sektorami tak jak przechodzi się w Etixie. Macie linka do tego, wiesz do co? Mapki. Wiesz co, ja widzę miniaturkę, nie odpalam tego. Doskonale. Znaczy nie, czekaj. Ja... Ja pierdolę, Jacek gmoch rysował po tych mapach. Co za kurwa strzałeś, Jacek. Czekaj, save image. Podoba mi się, że pik nazywa się Ichpych. Tak, Ichpych. Czekajcie, ja mam to wrzucę, żeby pokazać jak to wygląda. Choćby na... kurwa, chciałem miniaturkę. Bo jak jest rozwinięte, to nie wygląda aż tak tragicznie. Czekajcie, bo muszę to zmieścić. Wygląda. Czyli ty masz kurwa jeszcze jedną całą tą ranę do zrobienia? Znaczy teraz powinien być czwartej, więc chyba nie. No. A, okej. Okay. No, dobra mapka. Taka króciutka, szybciutka. I mean, nie oszukujmy się, gdybyś wziął jakieś sektory typu Holologium, to też podejrzewam, że byłyby dość długie. Zresztą wiadomo, że Holologium to jest cały sektor, który jest dłuższy niż jeden ostatni dungeon, tak? Co ja chciałem powiedzieć sobie, gdzie jesteś w tym, w Momo? Jestem w przedostatniej lokacji, we wiosce. Nice, to dzisiaj kończysz spokojnie. Tak. Mi się wydaje. Spokojnie. Z całą pewnością demony tutaj dadzą mi spokój i będę mógł spokojnie przez to przebiec, prawda? Not very clued in it. No, zdecydowanie. Pocztak mi to tak, jak to mówiłem. Ale jest szansa, że nie skończę go na 99 poziomie. Dekarze stąd, to się może przydać akurat. Bo nie wiem, czy dużo... Mam jeszcze... demonów, które mają dekarze. Broken Blade, Norexai znowu. Nice. Ale jest, wydawałaby się całkiem silna ostatnio. Ma bardzo zbalansowane leczenie, to na pewno. Yep. Właśnie, jaki jest myk tego? Bo co jest na końcu? Hardcore mode? Czy... Challenge mode? To się nazywa chyba? Nie w ikonoklastach wiem, że jest challenge mode. To tu się nazywa hardcore mode. Okej, tu mam skałki dla Navara. I jaki jest jego myk? Giniesz na hita? Aha. Mój ulubiony typ. Czy... Już nie pamiętam. Mieszają mi się te tryby. Flashbacki do automaty. W Iconu na pewno giniesz na hitach. Tak. Mieszają mi się te tryby już. Mam dosłownie flashbacki do automaty, jak to mówisz. Czemu? Z czym giniesz na hitach? No w automacie też był przecież hard, na którym giniesz na hitach. Tak. Ale nie tak, że cię to robiło 100 do 0, tylko że ci biło więcej po prostu. Nie, tam było dosłownie swoje na hita. No fucking way. Naprawdę? Znaczy nie jestem pewien, czy to był hard, czy jakiś wyższy niż hard. Okay. Automata, dicky, quality levels.
Very hard. On this level you'll die from a single hit. Interesting. Jestem ja, że powiem, że moje pierwsze podejście do automaty było na very hardzie. Bo to był ten moment, kiedy każdą jebaną grę odpalałem na najwyższym poziomie trudności. Nie skomentuję tego. Hardcore w Momodorze to jest if you die, save is deleted. Znaczy możesz... Po prostu nie umieraj. Możesz save quitować. I mean, literalnie nie umarłem teraz na Red Mode ani razu, więc... To nie jest trudna gra. Nie wiem, czy ci nie biją więcej przeciwnicy, ale to... Nie wyczytałem tego nigdzie. Byłeś tak blisko, żeby dzisiaj pieścionek dostać w Southach? Żeby co? Żeby pieścionek dostać w Southach. Który? No bo w trójce chyba były pieścienie za... A w trójce nie było? W dwójce za przejście bez śmierci i za przejście bez siadania przy ognisku. No, no to miałby za przejście bez śmierci, gdyby raz się nie wyjebał na tych... Na książętach, no? Tak. Dlatego mówię, że byłeś bardzo blisko, żeby ten pieścionek dostać. A well, następnym razem. To kiedy robisz jakiś stat na sub 1? Znaczy sub 1 to już chyba by musiał być bieg, który jest zbliżony do rekordowego? Nie. Chyba tak, jeżeli glitchless to chyba tak. Jeżeli mówimy o sub 1 ten real time? A real time no to w sumie... Może już prędzej, bo mam wrażenie, że potem ten... No bo mnie mało obchodzi IGT, jak mam być szczery. Aha, generalnie mam wrażenie, że im bliżej jesteś jakichś speedrunnerskich czasów, tym bardziej jest rozjazd między in-game time'em a real time'em. Owszem jest, bo musisz więcej chociażby quitoutować. Znaczy musisz. Nie musisz, ale jeżeli patrzysz na in-game time, no to wiadomo, że ten, że bardziej to będzie wpływać. No właśnie pod in-game time'owym kątem mówię, że wtedy musisz. Aha. Mam wrażenie, że to gdzieś pominąłem, mnie to denerwuje. Chyba, że ja tu miałem przejść po prostu. Ja chyba tu miałem przejść. Streamujesz ZX Jacek w poniedziałek środa, czy nie? W poniedziałek środa, tak. That's fucking cool. Naiwniej liczę, że w poniedziałek skończę jedynkę. Weź, może być w sumie prawda. No bo co mi zostało właściwie? Strefa K. A okej, czyli nie skończę, to nie tak. Strefa K, strefa O. To to kurwa jest? To jest... Metatun. No dobrze. No dobrze. Jak dawno temu zapisywałeś? Mam Dagda. Jakby nie Dagda, to ta gra właśnie by została wyłączona. Właśnie chciałem sugerować po cichu, że może quiz? Nie no. Any quizers? Czy tutaj do samej nic nie ma? Aha. Fajny taki pokój. Dużo w nim jest. FF2 as... Właśnie chciałem powiedzieć to samo. No, FF2 jest potem wiodę paskudne. Jest. Jeszcze wpierdalają ci tam 10-krotny encounter rate. Czy w Pixel Remasterach nic się nie zmienia pod tym kątem? Nie, nie. Nope. Absolutnie. Znaczy powiem tak, ja dość często jak widziałem tego typu pokoi i stwierdziłem, że nie będę leciał odpowiednikiem, tylko spróbuję tam sobie podwiedzać, to wyłączałem kontery po prostu. Aha. To jak przychodziłem, to jeszcze nie miałem takiej opcji. Jesus. Tak mi fryknę. Ogólnie mam wrażenie, że jedynka tak samo na początku ma paskudny problem, jeżeli chodzi o Encounter Rate, bo na początku masz mało możliwości generalnie. Ale nie wpierdala cię do pokojów, w których się spawnujesz na środku zamiast przy drzwiach z gigantycznym Encounter Rate'em, ale ma oczywiście. Jezu, gdzie ja teraz mam iść? Tutaj nie przejdę, bo to są drzwi do siły. Tu chyba nic nie było, no, tu nic nie ma. A chyba spać też nie mogłem. Tak o FF2 rozmawiamy, między innymi, w większości głównie. Było omówione FF2, jeżeli chodzi o puste pokoje z dużej ilością naprzeczników w środku. Ja też trochę narzekałem na Encounter Rate w jedynce, bo pamiętam, że
Jedna z pierwszych lokacji... Jezu. To było FK? To nie było FK? To było FK? Na pewno było tam parę takich pokojów, gdzie byli ci mindplayerzy bodaj. Ta trująca jaskinia, ta zielona, tak? Nie... No, no, to że tam bez wyłączania enkanterów mam wrażenie, żebym nie dożył. Mhm. Albo musiałbym nabić na przykład, nie wiem, jedno piętro, cofnąć się, jedno piętro, drugie piętro, cofnąć się, etc, etc. Nie no, to są tylko te, są tylko skrzynki. Nie ma szczęścia, że muszę tutaj pojedynie. Że muszę tutaj to otworzyć jakikolwiek protos. O mój święty Boże! Bawisz się? Jak to dobrze. Że mam mojego najlepszego przyjaciela. Dagdę. A mi to by fair, była to trochę moja wina, bo nie atakowałem, tylko myślałem, że im ucieknę, ale... Dagdaronpa? That's a new one? Zaraz chyba zacznę nieironicznie zaglądać na tę mapę. Na pewno ci to pomoże. I mean, trochę na pewno. I mówię to nieironicznie. Bo mam wrażenie, że teraz się cofam, bądź kiedyś w tym nie powinienem się cofać. Biblically accurate map. Doskonale. Niezaprzeczalnie. No, możecie mi pogratulować już po 9 godzinach od zjedzenia ostatniego posiłku i jedynego posiłku w ciągu dnia zacząłem być głodny. Nice! Mam trochę zadanie. Pizzy. Co? Sevik mówił, jeszcze że raz? Ma trochę pizzy. A. Niestety to już wyszliśmy z tego okresu, kiedy byłem u Sevika średnio raz w tygodniu z jakiegoś kurwa powodu. Kto mógł mieć z tym jakikolwiek związek? Nie, nawet nie o to chodzi, ale po prostu zdarzyło się tak, że ja na przykład najpierw byłem u Sevika, potem byłem jakoś losowo w Warszawie u kumpla u Sevika? I spotkanie się skończyło wcześniej, więc piszę do Sevika i nie chcesz się spotkać. To chyba było tak, że po Symfonii mieliśmy taką potężną serię spotkań. Tak, tam przed zimą. Było takie potężne kombo właśnie, że co chwilę dosłownie. Potem w Płocku się widzieliśmy raz. Tak. Potem znowu widzieliśmy się na The Shy'u. Doskonale. No. Kolejne Elbrane. I dodatkowo będzie ta jebana skrzynka tylko. To legendarne L4. Patrz na tą... Wow, patrz na tą mapę, jak chcesz skończyć dzisiaj tę grę. No, zaraz będę musiał, bo teraz jeszcze wracałem w miejsce, gdzie widziałem, że mnie wcześniej było. A to czuję, że bez mapki się nie obejdzie. Najgorsze to, że nie jestem pewien, czy nie widziałem przypadkiem, że ta mapa jest po japońsku. Chyba jest. Doskonale. I mean, nie wpływa to na to, jak bardzo comprehensible jest spokojnie. Mam szczerą nadzieję. No dobra. Sięgam. Gdyby Halluja potrafił po prostu dobić przeciwnika, dać mu się wydiera hanować. Ale chyba dużo odkryje. A, patrzę co... Dajcie mi 99 poziom. Bo ja też coś nigdzie nie mogę chyba, albo nie wygląda przynajmniej.
Tutaj nigdzie nie przejdę. Tędy nie przejdę i to widzę. Na czasie mojej nie kojarzę, żebym gdziekolwiek widział, żeby było jakieś takie przejście. O Boże. Tak się w to wjebałem. No dobrze. Ja muszę powiedzieć, że bardzo lubię to, jak czwórkowa duologia ma dużo fajnych nawiązań do muzycznych. Aha. Do ten poprzedni gier. Ma sporo, to fajne. Nie wszystkie wyłapuję, ale wiem, że ma. Ja akurat do muzyki też jakiś zarzutów mieć nie będę. Ja w ogóle bardzo lubię soundtrack duologii i track. Bardzo. Dam radę czy nie dam radę? Moc, masz jedną robotę. Dziękuję. This is bad. Ja byłem, a gdzie mnie nie było. A to ewidentnie nie byłem. Wiecie co? Jeszcze mnie tak jak nie byłem. I mogę je jeszcze zwiedzać. Czy ty na pewno chcesz to robić? Próbuję na razie bez mapy przejść tę lokację, okej? Okay? Wierzę, że mi się uda. Jestem prawdziwym graczem i to zrobię. Ja wiem, że się uda w końcu kiedyś to zrobić. Tak, to są jakieś długie schody. Jest dyrek. Could this be it? Silny demon. Oho. No dobrze. Pog. Spierdałem stąd. Absolutny stan spierdalania stąd. Będziesz się dobrze bawił. Doskonale, to jest to, co chciałem usłyszeć. A przynajmniej od razu tutaj mamy tych adresów. Jedna rzecz, którą szanuję, to że mam to praktycznie tuż pod nosem. Że nie muszę szukać Bóg wie gdzie. Hoplę dołączę, wskakujemy na górę. Chcesz posłuchać? Właśnie się zastanawiam, czy chcę. Czy chcę zostać z tym, co mam? Nawet nie jestem pewien, czy ja mam co posłuchać. Spróbuj z tym, co masz i najwyżej ten. Najwyżej, jak nie siądzie, to sobie coś tam posłuchujesz. Czym to jest? To jest chyba ten brama chuja. To się z materii robił. Zresztą nie oszukujmy się, nie jesteśmy nie za bardzo na... zwłaszcza na te specjalne fuzje. Haksuj sobie pieniądz. Nie wiem, czy są haksy na to. Na pewno. Czy jest to Affinity Air Demiurge? Ma właśnie każde możliwe. Jednocześnie nie wydaje mi się, że miał coś, co chce z niego studiować bardzo. Teraz podejmę z tym samym. Tylko pytanie, ile tutaj mamy boss fightów po sobie? Wiem, że dużo. O tak, Mazan Stone. To Stone niech się będzie. Znaczy wiem, że jest przynajmniej ostatni boss, że ma więcej niż jedną fazę. Ma dwie. Ma dwie i nie jestem pewien, czy przed nim nie ma jeszcze jednego bossa. Bo coś... Nie jestem pewien, czy Shatun nie jest przed final bossem. Jest. Doskonale. Miałoby to lorowo sens? Doskonale. Jest i ma bardzo fajny design w tej grze. Bardzo lubię to. Bardzo mnie bawi to, że ten przerobili Shatunowi lore. Względem jego źródła. True. Dobrze, zobaczmy jak duży spierdol dostanę.
Wszystko będzie dobrze. Clueless? It seems we've come to a dead end. Did we somehow become lost? Tej lokacji zagubić się? Nie. Nothing up ahead. We'll have to find a different route. Wait. O, może znajdź inny rut. To ja. Na speedrunach. O, siema. O. Walter! Jonathan! After you defeated those illusions, I figured out what I have to do. Ej, chłopaki. Lucifer and Merkabar to become one and return to their original form. Jakimś cudem nie jestem ani trochę zdziwiony. O 3000, to jest the most beautiful thing to do. Ja. Przejebać na najgorszą drużynę w lidze. No, Albi. The ancient angel. Naprawdę fajny design? No. Tak, ja go bardzo lubię. Zwłaszcza jak na standardy SMT4? Mhm. Sam w sobie też. Bardziej go lubię niż ten oryginalny, w cudzysłowie niebieski. Ja na pewno też go wolę bardziej niż designer Merkaby czy Ludzka. No to poprzeczka nie jest wysoka. Ja. Chaos, order, neutrality. It matters not what state the universe is in. The universe is constantly in flux. Old gives way to new. It is the irrefutable jest to jedna z zasad natury. Ascertaining God's identity rules of nature. Breaking free yes. of his rule is in accordance with the law. I can guide you to its throne if you so wish. To jest mój talk ostatnio. Co myślicie na temat pisania przyrostków? Osobiście jestem zdania, że jeżeli setting jest japoński, to dobrze jest je zachować. Zgadzam się. Jeżeli setting nie jest japoński, to raczej niekoniecznie. To co koledzy powiedzieli. Lubię ten motyw, który leci? Muszę sobie to było. Jest decent, ale wolę inna. Ten z dzwonami szczególnie, z oryginalnej czwórki. Nie, no tak do mnie skończy, tylko będzie okej. Clueless. W postaci, jak mówię, są japońskie. I guess, że jeżeli są japońskie i zwracają się głównie do siebie, to miałoby najwięcej sensu. Jeżeli ktoś by się do nich zwracał, to już bym się zastanawiał, ale między sobą to nie widzę powodu, żeby nie miały gadać tam po japońsku z honorificami. No dobrze, z czymś się ciebie, panie Primal 99 Shaton? Na pewno nie Gio. On będzie miał jakieś 5 tur, prawda? Siedem tur. Nie mam takich brzydkich rzeczy. Au. Nie ma słabości, jeżeli się to pocieszy. Aha. Jeez. No dobrze. Ja nie mam medicalów, by the way. Why? Bo uznałem, że jeszcze go protect będzie streszał. Jak widać na załączonym. XDD. Yep. A, on drainuje fire. Ma tylko 11 tysięcy HP. Ma dekadrze i ma dekundę. No dobrze. Mhm. I ma nas tylko candy. Chcesz słabości? Znaczy... Mówię, że nie ma. Znaczy... Affinities. Wiem, żeby nie używać ognia. Drain fire, light dark.
A Light It Die to jest to, czego się spodziewałem, to Booker? Mhm. I Physical Gun Resist. Najgorsze jest to, że ja ostatnio mu sprzedałem dwa Warcry'e i miałem na sobie Laser Candy i wciąż tego nie przeżyłem. Więc zaczyna się zastanawiać, czy ja mogę to przeżyć bez LNG. Czy on zajdzie co nie powtórkę tego, co ostatnio było? Okej, nie jest aż taśna. No dobra, najefektywniejsze co mam to chyba w takim razie... Chyba chcę powiedzieć, że to jest... Nie pamiętam, czy Pierce działa na Dane'a. Jezu. Chyba nie. Bo to zależy nie, nie... od gry. Mam wrażenie, że czasem działa na Dane'a, czasem działa na Reflecta, czasem nie działa na nic. Nie właśnie... powinno działać. Ja nie jestem pewien, honestly. A jednocześnie to jest Almighty, więc nie mam zamiaru się bawić w ten. W makarny, te takarne. Mhm. Tell me, what course would you perceive if you found yourself outmatched? Polegałbym na moich wspaniałych przyjaciołach. Hey. Sure thing. You got it. Oh my Boże, hallelujah. So you turned to the aid of others when overwhelmed. Your goat. Very well. Dependency can be corruptive. Demonstrate your own strength to prove that such is not the case. Do czego zmierzasz, szatanie? Aha, przynajmniej to tylko. Acid Gorge. Doskonale. Doskonale. Nie, to żadna teraz. A, co nie, ośmielka. Nie wiem, czy nie chcę skipnąć tyle na razie, w takim razie. I nie wiem, czy zaraz to nie będę miał na coś innego. O, is here. Te Warcry brzmią, jakby ktoś jakiegoś przesterowanego backa puszczał, I swear. I can't unhear that shit. Ogólnie bardzo nie lubię angielskich demonów. Bue. Dobra, to zaraz leci. Fuj. Kasza, as. Kurwa, krytną. O Boże. Satrion. Magikard. Halleluja, żegnam, halleluja. Satrion, to tak, a wszyscy żyją. Let's wow! Let's fucking go. I'm impressed. Dobra, RNG. Dobra, ty wypierdasz, to na pewno. Wiesz, on mnie mało wypaja. Ty masz workaja. Szatan, ty diable. Hehe, I get it. Dobra, workaj, media rachtan. Zastanawiam się, czy Laster Candy, czy... Nie no, muszę mu oddawać obrażenia kiedyś. Do czego tym razem zmierzamy? Monkaes? On się nie wyleczy, prawda? Ha 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 ha
No dobrze. No dobrze. Nie no, jak rzucę te TK, no to mnie zaformuje tym Megidolarkiem. Nie próbuję nawet. No jestem AOL, nie będę kłamał. Czy ja mam czym go bić w ogóle? Sensownie? Nie. Laster Candy teraz nie użyję, bo on teraz pewnie zużyje tu na dekadę dekundę. Nie wiem, czy to ma sens. Aha. Mediarachan kosztuje 68. Undergas? Undercount. A, cóż to? Nie spodziewałem się tego. O kurczę. Au. To było. Jestem po koncentracji, ale nie opłaca mi się teraz. Spróbuję dać trochę many dla Ifnary. Ops, popełniłem błąd. Popełniłem duży błąd. Czyżby? Ja użyłem Last Candy za nas chwilę. O, well. Koki. Odrobinę. Dobra, halo, ja wrócił. Pojebie mnie. Halo, ja nie widziałem, że ty mi niesie mnie na Walter. Island it does. Pojebie mnie. Dobrze, że go ten. Znaczy nie było śmierka i w ogóle, ale i tak. No dobrze. To taka, to ta walka. To jest do pytania. Może być? Nie wydaje mi się. Halo, ja musiałbym to tam wykierować. Nie wierzysz, nie? Nie. Słusznie. Po tym tym bardziej. Najgorsze jest to, że ja nie mogę nawet za bardzo stopować demonów. Bo jak to tak umrę, to dosłownie nie mogę. Stary, ja naprawdę nie mogę. Yep. No dobrze. O, concentrate. O, ma concentrate. No dobrze. Tak, o co chodzi? A nic, fajnie. Faster Candy. Megido, jak za 3500. Nice. O, Enduring Shield. Przyda się. No dobrze. Ależ ta walka jest paskudna. Najgorsze jest to, że ja efektywnie potrzebuję buffów, debuffów, żeby przeżyć ataki, a mogę być w górze, kiedy ich nie mam. Czy ja chcę zmienić strategię jakoś? Mogę... Teoretycznie przynajmniej. Ciebie wrzucić na chwilę. Dobra, to jeszcze snack. Master Candy. Doping. Warcry. Next. Mediaracha. Najgorsze jest to, że Plota wciąż nie przeżywa dwóch... Megidolarków? Tak, dwóch Megidolarków. A jest najmożliwe, że się złoży na jednego.
już gdybyś miał i za nami na oczami. To nie taka niestety? Dang it. Come now. Come now. Du 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 du. Yep. Why do you come? You can become. No dobra, Ziodain. W sumie 4 cienia, co mu klepałem. No i co? Zodaj mi teraz też 1 HP. Zastanawiam się, co Bogdan wybrał jako demony. Nie chcę AT. O! Który z demonów mi się poświęcił? Ciekawe, który. O, przy okazji dostałem ten mowę, Lucky Candy. Pojebie mnie. A propos Laster Candy, doskonale. A, żeś kurwa dostał Laster Candy, no. Co nie? What the game. Enduring Fail, no dobrze. Czy to mi wystarczy? Pisarzem za 400, Megiddo Arc za dużo. Kolejny Megiddo Arc. O, fajny partner Gorge, by the way. Słucham? Fajny partner Gorge. Akurat taki pełny, jak kolega umarł. Gage? Gage, tak. Mówię Gorge, tak jest, prawda? Nie pytaj. Engage? Gouch, to możesz oczy po tym, jak idzie ta walka. Tu? Zwłaszcza, że on teraz się wyleczy do pełna? Albo jeszcze nie, bo zjebałem tyle. No dobra. Jotain. Czy ja chcę zmieniać na coś? Chyba nie. Mogę mu przydać OK, jeszcze jednego. Czy ja mam tylko jednocześnie HPK i manę? Tak, ale tylko na jedną osobę. Niedobrze. Brakuje mi jakieś takie przedmioty, jak te duże somy, które były na przykład spesane. Mhm. Czy ja to chcę? Trochę mało ich mama, boję się, że będę potrzebował na tego, na następnych bossów. Chyba zabiję to tak po prostu. Czyli teraz pewnie będzie się leczył? Yep. Na I'd feel. Dekadza. Czy on dopał nieco w grupy? Używa dekady do kłamyczy, mi się wydaje. Czy to trzecią? Au. Jesus fucking Christ. Mediaracha? Mediaracha. Warcry. Chciałbym, żeby Halleluja stał, bo będę miał wtedy przyjemną turę. Dobra, Halleluja stał. Następna tura będzie całkiem dobra, jeżeli dożyję, co nie jest oczywiste. Jesus. Ten sus ma zdecydowanie tam mało HP. Nawet nie było blisko. Yep. Dobra, chuj. Będę tego potrzebował. Ale szedę. Królas.
No dobrze, zobaczmy jak tam koleży. Mediarama przy... O, gdzie jest to była silna Mediarama? No i dobra. Jak tam Ziodeń? Nice. Jakieś 9000 ma zdjęte teraz. Nice. To było. Nice. Od AWP. Rok wygrała z Jupa. It's over. Elite Alicant. Fajne poziomy, i za nami. O, jest 99. Yep. A to jest pani mogę tak wszystko dawać magię. A czego ty się uczysz? Repolize. Nice. A teraz czego? Nie do końca. Zaraz te takalnu. Bo mam wrażenie, że w tym momencie używanie TC Kalnu, Mokale Kalnu się sprawdza do tego, żeby zacznie spawnować się Antichtony czy inne Almighty gówna. Więc chyba po prostu się TC Kalnu pozbędę. Czy ja chcę Thundergod za The Odine? Zdaca Affinity plus 9, ale będę miał silniejszy atak. Czy to jest play? Nie wiem, czy to się pyli. Też mi się wydaje, że nie. Shivering Tabu, na pewno zadziała na ostatniego bossa. Yes! Nie pozbędę się Awakened Power, what the fuck? Yeah. Przez to się bałem, że naprawdę wyrzuciłem Awakened Power. Highlight wtedy ma, to wygląda spoko. Jakbym z jakiegoś przekrętego powodu poszedł o light ataków na nadchodzącego bossa, to mam czego używać. No, teraz jeszcze moi supporci. I teraz pytanie, czy te walki są bezpośrednio po sobie? Czy będę miał zapis pomiędzy? Yes. Satan said he accepts us. There's no reason to fight him anymore. Możesz zapis. God fucking blessed. Let's go. Now he will guide us to you. You who seek to bring new governance to this universe, you have my blessing. I shall guide you to your throne. Are you prepared? Jeszcze nie. Return here when you are prepared. A czy ja chcę iść? Tak, ja chcę się iść wyleczyć. Mam wyjebane. Najpierw zapis, żeby po drodze mnie jakiś czasowy kadr nie ujebał. Good idea. Obrzydliwe, wobec tam mieć dobre pomysły. Wyber sobie zapisywać. Czy ty dzisiaj idziesz to kończyć? Planuję. Zresztą przyszły? Okej. Okay. Nie no, wiem, że ostatnie walki w SMTK potrafią być długie, ale chyba nie aż tak. To bardziej bym się martwił chyba o to, że kredyty będą chyba jak długie i epilog. To jest koszmarnie długa. Doskonale. Nie może być dłuższa niż szeklina. Wiem, że właśnie powiedziałem coś, to brzmi bardzo królec, ale... Pamiętam, że szeklina była paskudnie długa i nie sądzę, żeby tutaj szepot mógł być jakoś dużo gorszy. No, szykuje się na jakieś, nie wiem, 45 minut. No to jak już mówiłem, nie gorzej niż szeklina. Bo szeklina się biło w bardzo podobny czas. Yep. Very well. Meditation? Ho. Nie, dźwięku być nie mogłem, będę tylko jak szatan zabity, to gratuluję. To dosłownie jedyne samo do powiedzenia. A weź kuźw. True.
To jak dzisiaj chcesz kończyć, to ja dajcie mi 10 minut, skoczę sobie coś do jedzenia zrobić tylko. Aha. Do ryby. Znaczy spokojnie, teraz będzie jakieś 10 minut losowych dialogów. Jeszcze. No dobrze. Chyba przestrzeń nie euklidesowa. Za dużo matematyki. Moje partie jest absolutnie niedostosowane do walki z nadchodzącym bossem. To może pójść nie tak? Okej, słuchajcie, powiedzieli mi, że mam sobie pójść, więc chyba sobie pójdę. Przydałaby się dokładnie i Magaon. A tam damy sobie radę! Plures. True. Znaczy, ja wiem, że kolega nadchodzący boss jest w stanie nam losowo stwierdzić, ej, słuchaj, podbijam sobie staty na maksa, albo obniżam tobie staty na minimum, albo wrzucam sobie śmirka. Więc będzie fajnie. Clueless, wiem. Jestem bardzo clueless. No zobacz, jak ta walka wygląda, zanim będę myślał o tym, czy coś muszę poprawiać. Oczywiście, że pójdę dalej. A to czy będziesz mógł sensownie atakować też QRNG? Powiem tak, czytałem o tej walce, więc wiem mniej więcej, jakie śmieszne rzeczy się dzieją. Głównie tę część, której boss może losowo spieić, że 3 tury mnie ucina. I z tego co pamiętam na alternatywnej ścieżce, czyli nie na tej, na której jesteśmy. Może się składać do sumienia tego, że boss ci mówi, nie, ty nie masz swojej tury. Uff. Więcej schodów. Shin powiedział, żeby na niego zaczekać, ale jak patrzę na te schody. Once nothing more than dust, I offer you one final opportunity to turn back. Nie? Lećmy dalej. Bastard. Przybastowane. A czym mówię? Ja staram się po prostu zobaczyć, jak to wygląda. Najpierw, zanim będę myślał, co muszę zmienić. So, you've come. Du. Poor son of man. Led astray by demonkind. Nie, coś to. Żółta morda. I am that I am. I am infinity, the supreme being, the embodiment of law and order. You disturb my realm, trample my design. We have ignored your design to follow the path we feel is right. We fight to build a world where weak humans will not lose their way. Don't lose your way. It is not in the man that walketh to direct his steps. You will only repeat your mistakes. Mankind is weak. Without guidance, you would wander astray. You are not equipped to walk your own path. Perhaps.
but I do not walk alone. To wszystko potęgę przyjaźni. Never walk alone. But with friends, I can do anything. You'll never move forward while you're forced to walk someone else's path. You have to carve out your own. And together, people can motivate one another to push on. Humanity is with us now. Because we're weak, we try to be strong. If you're stopping us from doing so, then I'll deal with you. We're walking our own path, one we believe in, and not even you can stop us. Słynne ostatnie słowa. We each have different reasons that brought us here, but our intentions are one and the same. Reasons? Is that a SMT3 ref? Yes. Ej, Szatan, co sądzisz? What? Come on now. Come on. Now is your chance to say something cool. Ej, wzywaj kolegi, który nas tutaj zaprowadził. To nie jest nic złego. Cześć, Luna. Jo. I am the Arbiter. God, I shall test whether you are worthy of your throne. Co ja robię tu? Walter, Jonathan. Yay. Oi, Flynn. It's been a while since we fought together. Hoi, hoi. Especially looking as I once did. Flynn, allow me to lend you my strength as a fellow samurai. Izabo. You better get over here too. Wyobraź sobie, że miałbyś Izabo jako support. It's quite the same without you. Honestly, you three never change. Aren't you forgetting someone? Nie. No, bo Izabo idzie do drugiej party. Does your sinful arrogance know no bounds that you would dare defy me, Satan? Hello. Nie, macie, musiałem przez 50 tysięcy schodów. Shall no longer be under my protection. So head? You will find no rest. Ja sobie myślałem, że uda sobie studia medyczne. I mean, po studiach będzie lepiej, tak? Tak. Przynajmniej pozycja finansowa powinna być top. To prawda. Aha. No dobrze. Your presence is felt everywhere in this world. This unchanging reality. But you choose to exist outside this world. Co gorsze? Watching. Jak ma fale nie undercardy? It is not as though I sat idly by. I suffered just the same as you. I am always by your side. Your joy is my joy. Your grief, my grief. The faithful walk together with me. That is the guidance I provide. That is the salvation I offer. Would you cast dziwię się, jeżeli krz ma jakiegoś instakilla silnego. Ja nie spodziewałem się absolutnie niczego innego. Ha! Enough of the act. I know the truth. You use demons as a scapegoat for everyone's suffering. You steal men's souls and make them your slaves. And demand blind faith from people. Pojebiemy. Are you that jealous of humans? Or just afraid? Yes, he feared humanity. So this is humanity's power of understanding. Ma bardzo przykre wspomnienia z tym dialogiem. The one true God. You dethrone him. You bring him to the same level as a demon. Potwierdzam, mam bardzo przykre wspomnienia z tym dialogiem. But it's the only shot we have at beating him. I'll lend you my power, kid. Let's drag him from that throne. Dagda wciąż jest bardzo ready. A kiedy zobaczymy, jak zmieniamy się między naszym party i party Flynna. Chwilę supporty działają tylko na aktywne party. I Flynn może używać tego przedmiotu, który tam posiada. No dobrze. Zacznijmy od najważniejszego. Mam całe 16 dekarza stonów i 0 dekunda stonów. A może później tak? Doskonale. Cześć Marcin. Cześć Marcin.
Oho. Dobra, pierwsza tura będzie czysto supportowa. Jestem pewien, że mnie nie zabije w tym czasie, prawda? Słynne ostatnie. Ten 11, kiedy mógłby rzucić się do Link Cheera. Najwyżej ci rzuci jakieś Divine Harmony i będzie śmieszne. Debase! Ktoś tutaj już nie jest based? Nie jest to party. Zadał slander. My ignorant children. Repent, and your sins shall be forgiven. I offer my hand to any and all who believe in me. Have faith, and you shall receive my blessings. Debilitate. Gufias. Głos. No dobrze. Down wydaje strasznie goofy dźwięki. Czy ja? Okej, ja nie mam Dekunda Stone'ów tutaj. O Boże, powinien błąd. Nie jestem pewien, jakie skille mają moje postacie i to jest najgorsze. Mogę tak zajknąć. Okej, czyli mam Dekundę 20, więc jest okej. Z tego co widzę, to oni mają mniej więcej takie skille, jakie by mieli jako swoje demoniczne formy. Chcesz używać go z playera tak często, jak to możesz. Dlatego teraz właśnie skipnąłem sobie tutaj robienie tego, nie bacie. Laser Candy mi się teraz nie opłaca, więc wezmę next. Chariot to jest po prostu Medium Almighty, a tak to chujowo. Elite Gun? A, zielone ikony pesterunek jak w bazowej szwórce. Potężnie wyszło. Dobra, sekunda zeszła. Weekend Random Resist, okej. Okay. To się może przydać akurat. Pierwsza forma ma 30 tysięcy, jakby co. Tylko? Druga ma tyle samo. Lucek w trójce nie miał jakiegoś 65 535, coś w tym stylu? Ale tam chyba trochę więcej zdawałeś. No też prawda. Ciekawe, że Apocalypse ta czwórki jest sequelem bezpośrednim. Znaczy interquelem. Jeżeli chcemy być precyzyjni? No, niby. Zanadzie. No dobrze, haluję obydwo. Laser, oh boy. Tak, to jest oddzielna gra? Tak, to jest oddzielna gra. Najgorsze jest to, że nie wiem, czy przegapiłem, czy gra mi nie powiedziała, jaką słabość dostał. Oh well. Teraz zaczekać na razie. Pozostań na utal, okej. Okay. Jak wygląda buffy plus 2? On jest na 0, to na razie media. Okay. W sumie i tak mam Pilsa, więc o ile on tego nie refaktuje, to na Protagu to bez różnicy. Ja słucham od Walking Heretics, przyknięte. Nice. Czy to Perks Jasu... Nie, Boże, Perks już tam nie gra, Boże Święty. To nieważne. Chory Hardinaya, chyba. XDD. Mnie za dużo ten energii umysłowej poświęciłem na jedzenie. W sensie... Moje trawienie zabiera teraz więcej energii niż moje myślenie. Doskonale. You demand so much without giving anything in return. How is that right? Hallelujah, Giga Chop. Jest kurwa ten jeden ring. Jeden web zniknął. Oh baby. To cała walka to jest basically cancelowanie Jahwe. Trochę tak. Słaby. No dobra, jeszcze raz. Ice Resistance Decrease.
Jak wydają staty? Zero. Pytanie, czy to jest jakieś w sensie, że jest na to podatne? Nie. Po prostu nie jest odporne. Najgorsze jest to, że nie czuję, że mam jakieś bardzo silne możliwości. Mogę debilitate tam sprzedać niby? Po drugim trafieniu wejść całość? Okej. W sumie fajny mecz, że walczysz z tymi dwiema drużynami. Czy opłaca mi się Laster Candy na tym party? Wydaje mi się, że nie. Na każdym party opłaca ci się przynajmniej jedno Laster Candy? Znaczy właśnie tam, bo to party ma Dekundę i czy nie lepiej wychodzi, jeżeli po prostu ten... Jeżeli po prostu... Będę używał Dekundy. A propos, Laster Candy. A jest termowka... To pływa. Opływa. Divine Wave? Marcin, uspokój się. Jesus, bardzo mnie... On znowu śmilknął, ten help. Bardzo mnie wkurwia, że jak akurat boss o takim designie śmirkuje, to że te twarze się nie zaczynają uśmiechać. Tak. Dobra, Mediarachan na pewno. Pójdzie Warcry. Pójdzie... Teraz Magaon by się przydał. No dobra, wyobraź sobie mieć Magaona i wtedy. Uuu, Magaon! Halo ja? Okej, okay, ktoś inny musi. Dobrze, ataki. Wykaż się. Leave it to me! You judge people's worth on how much they believe in you. Obey you. But is that all we are to you? O kurwa, to jest Yasuo na botlej. Jesus. Me, spicy. Okay. Tak, na Vala też. O, będzie skrywane. Bassed. O, tym razem żadna żółta marzechna nie zniknęła. W klasach jest tak kurwa słaba. Dobrze, że weszło akurat śmirkującego Fena. Święci zrobił tą mordę bardziej żółtą. Nie wiem, czy mogę. Light resistance. No dobrze. Next. Dekarza jest niepotrzebna. Ty masz Magaona. Gimme. Osomotyw, który będzie leciał w drugiej fazie, jest tak surowy. Uwielbiam. Chciałbym, żeby ich albo miała Energy Dana, bo też ten design przydałoby się. A ja się będę na razie zawijał. Aha. Może się jeszcze z czym później zobaczymy. Zależy, jak długo stream potrwa. Powodzenia w biciu żółtego. A, dzięki, dzięki. No. Na razie. Bye. Na Belly to Gun trochę wydaje. To jest to, co myślę. Doskonale. Czułem się ona. Planowany chwał. Oho. I za nami... Boże, nie! Zapominam, że ten... Że R1 mi nie daje wskazania z chwili. Dziękuję. Nie, autobatu, proszę. Wiesz, to nie jest walka, w której możesz sobie na to pozwolić? Tak? Nie doisz. O Boże, to mi doping rzuciło. Mhm. To ci zrzuca absolutnie wszystko. O, Jesus. Divine Hell. Removes all buffs, debuffs and other effects. Smirk charge, reconcentrate doping on all fours. Nie podoba mi się to właśnie do mnie powiedziałeś. Przygotuję się na bolesną prawdę, I guess. Turn of God. Dine Wave. Czy ktoś miał Mediarachan? Ty masz Mediarachan. To wolałbym w miarę możliwości wbijać słabości. O co te dwa voice line'y powtarzane w full price where to jest? Okej, on teraz ma słabość na górę. Trzeba sobie skorzystać.
Minus 2, plus 2. Czy opłacam się? Nie, no, mogę ten dotrzeć. Okej, czyli teraz z ta ekipa. A nie, muszę tamto z powrotem ekipą. Myślałem, że ktoś stąd. Now's my time to shine. You claim that whoever has faith in you shall be blessed. That you offer your hand to those who believe in you. That's not love. It's empty pity. If you really loved them, you'd motivate them. Give them a good swift kick in the rear. Kolejna morska spadła. Czy istnieje świat, w którym ja chcę antichtonować? Dla debilitata? Na, go sobie. Light ma na słabość obecnie. Ty weź się wyszakra potuj. A wystrzelaj się z buny. O, ale fajnie. Intend to persist in this foolishness. Because I am always with you, I know what has led you to me. Tempted by deeds, stirred by your allies, it is only natural that you would inevitably come before me. I offer you one last chance. Sever ties and become my servant, or burn in the depths of hell. The choice is yours. Tak, oczywiście, że ten, że stanę jego sługą. Dokładnie tak. You and me. Man, we're bros. I'm gonna knock this out. Just you watch. Hallelujah, my God. Shall send you screaming to hell. There you shall burn, awash in suffering, bound to your original sin for all eternity. Oh, that's Konala. Didn't even break a nail. To jest to, co chciałem zobaczyć. To co, Bet? Czy ja mam też serczystów? Tutaj dużo nie tak. Doskonale. O Boże, on mnie mocno debuffował. Tak właśnie zryknąłem. I mam friturę, to prawda akurat. I zamierzam z niej bardzo intensywnie skorzystać. Laster Candy? Chyba Laster Candy. Okay. Leave it to me. Chyba ta Dia mnie zawsze tak rozwala na tym etapie gry. Leave it to me. Bo to jest tak, że pomyślałbyś sobie, że będzie coś takiego mniejszego tu. Lol, Dia. Dobra, potrzebuję sobie odnowić many trochę. Toki, iść do roboty. You must be very understanding if you are so quick to forgive, but your forgiveness is empty. The only thing it accomplishes is to hide your believer's weaknesses. I learned that one's weakness should be changed, not hidden. Whoever believes in your forgiveness only becomes weaker. Who'd want that? Keep your compassion to yourself. Don't toy with us humans. I kolejna młotka poszła, diable.
Dobra, jak tutaj stoimy? To wygląda ok w miarę. Zwłaszcza, że oni nie obezwali tymi. Oni nie obezwali debuffami bardzo. O Boże, ten mi był paskudny. A on jest na minus 3, więc nie opłaca mi się antistanować już. Dopóki on się nie zcharge'uje. Gaston? Not long ago, I had complete faith in you. Now that I've seen the world, however, that's changed. I see now that you spin lies to fool the weak-minded into believing they're your chosen people. Elitism leads to decadence. Nothing good comes out of pitying each other. Your very existence mój Boże, character development. You're the unclean one. Szkoda, że zajął mu to tak długo. O, mało tych maldek już zostało. Mouth of God. O, ale fajnie. Ile? A, HP do jednego, okej. Okay. Dobra, pozbyj mi się Mahamayuri i muszę czymś zastąpić. O, fajny, takiego też nie lubię. Jestem ciekaw, ile HP mu zostało. Nie jesteś na czerwonym. A czerwony jest od 1/4 bodaj. Nie od 1/3? Chyba od 1/4. Może. To był kryt, więc tak chciałem go użyć. Jak tam staty? Ja jestem na 0 praktycznie. O Boże, muszę manę sobie dodać całą partę. Nie wiem, absolutnie nie będę chciał teraz zmienić. No, Jesus. Za to, że je dekadę w takim tempie. Strasznie teraz mnie... ma czerwone HP. Strasznie mnie tiltuje to powtarzane... Ten powtarzany voice line jeden. Ty masz dekadę. On ma po 3 stołko, więc... Niech spierdala. Guna. Jeszcze na zami. You refuse to acknowledge other gods, making this world stagnant. Your existence prevents the emergence of new gods. That means humanity can't progress on their own accord. With you around, reigning over our fate. We're left with no means to find our own path. Nozomi chyba najbardziej base topienia ze wszystkich wygłosiła. No dobrze. Bong. Bong. Przynajmniej in universe. Chyba jeszcze żyje. Niestety. O mój Boże, te staty. O mój Boże, ten kryt losowy. To już nie był losowy kryt, bo śmierć. Au. O, to bym za dużo tu nie miał? XD. On ci zdejmuje 3. Yep, to akurat kojarzyłem. Czy ja jestem w stanie? Tak. Nie, tak nie, nie wiem. Na pewno patrzę. Dla świętego... w Gondiarach. Wiesz co? Nie jestem pewien w tym momencie. Na takim hopie? Smile też doskonale. Marmu nie przejdzie na drugą fazę, tak?
Nie powinien. Nie. No to teraz fantastyczny design i jeden z lepszych motywów w grze. Impudent humans, I cannot forgive you. I ask only that you take the life I granted you and obediently follow my word. The weight of your blasphemy is too great for death. Eternal suffering is the only suitable punishment. Eternal punishment, co? To szczerze, że zostanę odmalowany. Albo i nie, zostanę odmalowany, dzięki Bogu. On jest na plus 3, zdecydowanie jest na plus 3, ale DKJ w to idzie. To on ma wciąż Śmirka i tam nie jest okej. A chyba dosłownie nikt mnie nie na tego Magaona. Jeżeli dobrze pamiętam. Teraz się przekonamy. Na pewno i tak chcę zajść Last Candy i Mediala Han, to nic innego nie wchodzi w rachubę, tylko zobaczę, czy ktoś u mnie miał Magaon. Czy ty jasz Magaon? Muszę. Nie, nie, nie. Ty masz Magaon. A to na chwilę cię zapraszam do party, koleżanko. Ważne pytanie, czy... Nie, to wciąż powinno mu zdejmować słabości, right? Right. Nie, musieliśmy Mediarama. Zgaduję, że on teraz od nowa ma wyzerowane listy i trzeba je będzie ten odpowiednio negować. Mhm. Teraz kanale. Tak właśnie jest. No dobrze. Czyli na razie mamy... Kurwa. Handlaki. I za nami tego nie przeżyje. Excuse me? O. Nice. To nie wygląda dobrze. Pojebie mnie. Dosłownie mnie pojebie pewnego dnia. Czy ja mam? Ty masz media. Zapominam, że pod R1 jest jednocześnie przeglądanie skilli i ten. I zdejmij palec z tego. Nie, nie, bo ja chciałem zobaczyć, kogo wstawić do palety. To jest najgorsze. Oj. Czy ten właśnie umiera? What the fuck? To się odjebało. Ja się grzecznie pytam. Dobra, potrzebuję dekadrzy. Ty nie masz dekadrzy. Potrzebuję dekadrzy, powiedziałem. Tylko on wciąż ma Śmirka. I na to nic nie mogę poradzić. Ale... O kurwa. No dobrze. I gdzie? Najłatwiejsza walka. Ja jeszcze żyję. Podkreślenie całe jeszcze. Bo coś czuję, że w obecnym tempie to za długo nie potrwa. Yep.
Kama warczaje, kama warczaje. Te masz warczaje. Najgorzej to już nawet nie czuję, że Warketa jest, to mi tutaj dużo da przez to, że on ma tego buffa, który mu ten wszystkie staty podbija na maksa. Au. Ale mamy chaos. Ktoś miał mepa, Tyrek. No, mepa, ty masz mepa, ty, zapraszam. Supernowa. Ile mi daje supernowa? Za dużo. Unending curse. To tylko miód. Podkreślam tylko. Potrzebuję użyć Amnita Showerka. Miód na moje uszy, haha, oho, hehe, hihi. Ktoś chyba miał Laster Candy, mi się wydaje? Ktoś jeszcze u mnie ma Laster Candy w tym momencie i żyje. Ty nie żyjesz, ty nie masz. Ty masz i jesteś party. Ty nie żyjesz, ty masz Laster Candy, zapraszam. Jakby na ostatnim mil... A! Czemu ja mil 3? Który atak mi zdejmuje na mil 3? To co puściło ostatnie. Unending Curse? Mhm. Mogę być trochę w dupie. All stats fully decreased. Doskonale. No dobrze. A nie, deku na stonów, tak jak o tym myślę. I chyba dekundy też na nikim nie mam. Dobrze, no nie, ty masz dekundę, zapraszam. Znaczy i tak jestem w absolutnie chujowym położeniu, bo anioł umiera na jedno supernowe. Nawet jak jest na minus 3 raczej. No, bo jest blisko. Żegnaj, halleluja. Pięknie chwały, doskonale. Co ja robię w tej chwili? Resetujesz XD? No teraz na pewno. Nie, no ta walka nie jest do wygrania w obecnym stanie, to na pewno. Jesus Christ. Nienawidzę tego typu walk. O kurwa, zdrowe. Jasne wcześnie. Boże, i to mnie jeszcze wrzuca na całą pierwszą fazę. Yep. Mam odpowiedź, że po prostu nie skończę tej gry. Dzisiaj czy w ogóle? W ogóle. Mate. O, jedna próba. Hmm? To była jedna próba, come on. Wróć do tego za tydzień. Za tydzień na pewno nie, bo to święta. A, o tak. Na następnym, przy następnej okazji. Aha, ale na dzisiaj na pewno nie mam cierpliwości do tego. Tak, wiadomo. Ja bym też już nie siedział na drugiej próbie. Także ten, na dzisiaj sobie skończymy i ten najbliższy stream będzie z SMTC 2 tygodnie w sobotę. A na dziś to chyba tyle, dziękuję za przybycie, trzymajcie, po.
Cześć.